Absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dzieje się to tak, jak się dzieje. To jest dosłownie na zasadzie, że jak tylko zaktualizuję Synapsy albo Windowsa, to Synapsy jakoś kompletnie wybuchają, jeżeli chodzi o źródła dźwięku. I nie wiem. Nie jestem w stanie pojąć, skąd to się bierze. Jak powiem. Dobra. Vanguard. Ja nawet nie aktualizowałem ligi. Come on. Jakby aktualizował, to jeszcze mógłbym to przyjąć jako jakikolwiek argument, a tak to niekoniecznie. No dobra. I mam w ogóle dużo, to znaczy relatywnie niewiele, ale przeboleję. To. Zastanawiam się, gdzie jeszcze mam tą sortę niekupione? Bo wydaje mi się, że mogę ich potrzebować więcej niż bym chciał w najbliższym czasie. I w ogóle mam wrażenie, że znajdowałem ostatnio trochę rzeczy i nie wiem, czy one... Właśnie, miałem zobaczyć ten Plan Six Graves. Grave. Glaive. What the fuck? Grave. Chciałem to zobaczyć. Chciałem Scouting Black Flame. Flame Plans Me Got Me Sanct Mom. I to chyba... Tyle na razie. Zobaczę, jak działa w sumie Lansing Glaive. Ej, fajnie. Nigdy nie wiem, czy łak jest na zasadzie chujowe, czy dobre. Jak tak ludzie mówią. Łak jest negatywny. Właśnie też mi się tak kojarzy, że ono jakieś wybitne nie jest. Wygląda jak ktoś, kto jest dobry na 17 małych przeciwników, ale niekoniecznie na jednego dużego. Albo nawet trzech średnich. Dobra, to jest jaskinia, jeżeli dobrze pamiętam. Yep. Powiem więcej, kompletnie skipnę tego przeciwnika. Podoba mi się, że jednocześnie pokazało mi bez numer zwrot tej autosplato. Jakbym wchodził jednocześnie do obu lokacji na nas. Znaczy ja też chyba pierwszy raz to widziałem. Nie żeby było to coś zupełnie nadzwyczajnego. Pewniści. A propos, zobaczmy. To pewnie będzie miało za mało zasięg, co? Yep. Aż nawet nie jestem pewien, na ile to kwestia zasięgu, a na ile kwestia wysokości. Cały czas mam wrażenie, że ten miecz powinien zadawać więcej niż zadaje. Mnie to odrobinę irytuje. W sensie, jak na to, że to jest Colossal Sword. To mam wrażenie, że jego obrażenia na trafienie powinny być nieco wyższe. A jednocześnie nie są. I gdzieś w środeczku mam takie, ale dlaczego? To jest Colossal. To jest typowy, szybki, deksowy Colossal. O Boże. Popełniam błędy? Nie zauważyłem go. Z tej samej kategorii masz chyba... Five Hunter był taki bardziej lekki deksowy? Wiem, że Astora był, ale wydaje mi się, że któryś mieczy, które się regularnie przebijają, był też taki bardziej deksowy niż siłowy. A Astora był chyba konkretnie z D3. Fajnie jest deksowy, ale fajnie jest też siłowy chyba. Moment. Bo zaczynam powątpiewać swoje
Nie, regularnie ta siła DTX. Mógłbym się, że któryś UK jest był jeszcze taki bardziej pod DEX-a. Na pewno nikt kolej lepiej DEX-a niż siły. Sprawdziłem i maszetę. Nie, mógłbym się, że... O Boże. Mógłbym się, że to on był taki właśnie bardziej... O Boże. Podleksa właśnie. Chyba na szczęście jestem magiem. Więc nie muszę się kolega jakoś bardzo mocno przejmować. O Boże, nie mogę rzucać pod 12. Też nie creepy. Creepy jest prawie niebezpieczne, bo zazwyczaj są w takich miejscach, gdzie nie chcesz się z nimi użerać przez to, że mogą cię zrzucić z jakiejś wąskiej kładki, takiej tutaj na przykład. Byłbym w stanie uwierzyć, że on, jeżeli go zostawię samemu sobie, to mnie zrzuci po prostu. Okej, muszę wyknąć. Mam wrażenie, że ten arka też powinienem łyknąć, ale chyba ich nie mam. Bo to w ogóle jest przeciwnik, którego normalnie spotkamy w innej lokacji, z tego co pamiętam. W sensie, że ta jaskinia tak jakby jest połączona z inną, że... Tamte jaskini, na którą teraz patrzę, on też nas może ostrzeliwać, ale my z nim nic nie możemy zrobić. I w tej chwili nawet nie pamiętam, gdzie to jest. Jeżeli my jesteśmy tu... To chyba Faltus Tunnel w takim razie. Tylko zastanawiam się, jak nic udało mi się go pominąć wtedy. Boże, czy to będzie jakieś zbiorowisko perfumistów? Zobaczmy. Blisko. Jep, to był błąd. Chciałbym, żeby ten weapon nawet miał points na tej pierwszej części. Bo tak to mam wrażenie, że strasznie ciężko się go sensownie używa. Ja myślałem, że... Ujedu! Kolego! Proszę bez taki. No bo, tak jak widać na załączonym, ja dosłownie nie mam jak go użyć zazwyczaj. Znaczy to nie jest one shot button, come on. Na botox to nie zadaje aż tyle. Tak, w skali tego ile mają HP. O, nigdy nie. Tyle się ponad połowę. Bo to jest Omen Killer, który jest tutaj tak naprawdę bardziej jako elite mob. Bossem jest tutaj bardziej Rzecznika, który streamuje z 1/5 na hita. A Rzecznika jest podatna na ogień. Nie no, ja weapon art tym go trafiłem wtedy. Te 1100 to był weapon art. Come on. Ja wiem, że mogło nie wyglądać. Ale ja mogę ci zagwarantować, że to było trafienie z weapon arta, a nie z tego, a nie z, nie wiem, S2 czy L2. Ja to mam jakieś kompletnie w prawo, to prawda akurat. Przy czym no mówię, no... Wydaje mi się, że jest w tej grze dużo aszów, które zadają podobne obrażenia, a jest ich użyć o niebo łatwiej. Dobra, potrzebuję wydać staty w coś. Jeszcze nie wiem w co. Dobiję sobie jeszcze jeśli Vigoro, żeby już tak ładnie było. Znaczy, nawet nie chodzi mi o Cold Spilera. Miecz Rajkarda.
Darkmoor Greatsword z takich bardziej oczywistych rzeczy. Większość UGS-ów będzie miała poise na swoich atakach i przy okazji Holy Damage. Ten, który my mamy, akurat jest wyjątkiem od reguły. Ha. Czy ja pada chcę teraz już iść do tego? A do Angel? Nie, bo zastanawiam się, czy coś mi się nie zablokuje po Angel, ale chyba nie. Zajdę sobie na side quest Angel. Mógłbym porobić questline Corina w sumie. A żeby porobić questline Corina, to muszę z nim obgadać w roundtable. Ogólnie mam wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi, z którymi nie gadałem w roundtable i powinienem to naprawić. Chyba pierwszy raz najpierw gadam z Gold Maskiem, a dopiero potem z Corinem, tak swoją drogą. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Panie tak, jak już tu jestem? To przy okazji obgadam wszystkich. Dobra, a propos obgadywania wszystkich. Roderika pójdzie się uczyć się samonów. Później możemy pogadać od razu o tym? Tak. Nie wiem, pogada z tobą, to będziesz jej wierzył? Czy ja chcę ulepszyć tego playerfila? Chyba tak. Dodajka tak późno. To bardziej kwestia, że ja późno się za to zabieram niż cokolwiek innego. Spróbujmy. Nie, po prostu jak już tu jestem, to chcę ogarnąć każdy możliwy. Każdą możliwą gadkę. Żeby potem nie było, że jakaś nieprzegadana gadka mnie blokuje. Tak, tak, tak. Okej, czyli dostajemy sztylet. Nie no, mogę mu chyba od razu go dać. Right? Right? W ogóle przysięgam, że jeżeli ktoś miałby robić questliny dokładnie w takiej kolejności, w jakiej gra oczekuje, to musiałby robić bardzo dziwną kolejność przechodzenia tej gry, mam wrażenie. Masz sztylet. A nie, nic więcej nie chcę. Aha. Tutaj są dwa palce. Czy Roger jeszcze żyje? Tak. Czy ja czegoś chcę się od niego nauczyć? Nie. Niektóre questline'y, niektóre tak, ale chyba nie wszystkie. Znaczy wiem, że to jest jakieś bardzo srogie wymaganie i w ogóle, żeby wszystkie się miały skipować, ale... nie, nie dam ci podcast, pytaj. Dialogi przeklikaj. To be fair, z Rozierem nie trzeba przeklikiwać dialogów nawet. O Boże, donarki. Nie powinienem tego robić. Ile mam kasy? 1600? Tylko jednego. Chyba, że stać na dwa. Okej, stać na dwa. No dobrze. Coś to Dung Eater. Have you ever... Apparently you are, but you no longer have been.
A nie mamy jeszcze dla niego przedmiocików, więc nie możemy z nim pogadać. To mówi, że jeszcze z Rogerem przegadać dialogi. Z nim nie przegadam, bo weźmie ode mnie podkę dla Dangitera. Number two Nibbler. Well done. Something to mock. Roger the Rapier. As you might have guessed, no need to be. Czym był to już jest? Inaczej, zastanawiam się, co on specjalnego miał, bo wydaje mi się, że po prostu miał przypisanego jakiegoś Ashofora, ale poza tym nie był jakiś specjalnie wyjątkowy. Czekaj. Miał Kit Green Blade Phalanx. I'm going to Bedge. Trochę tak. Dobra, chyba wszyscy przegadani w takim razie. I teraz powinienem mieć Korena w Altus. Cały mój Altusi. Bo on domyślnie chyba był tutaj. Czy jak zagadałem z Goldmaskiem, to on już w ogóle gdzieś indziej będzie? Zostaje sobie obiad na niedzielę i poniedziałek. Na co ty gadasz? Tak się nie da robi, come on. Koryn, słonko, czy ty jesteś gdzieś tutaj, czy nie? Nie widzę go tu, więc chyba nie. Nie zgadnę, muszę jeszcze raz wrócić i znowu przegrać w nim dialogi, prawda? Makaron, kokardki, wszystkim śmietanowym serem, szpinaki i pomidorami. Brzmi całkiem nieźle. Jestem bardziej fanem pomidorowych sosów, aniżeli śmietanowych do makaronu. Okej, czyli teraz musiałem jeszcze raz z nim zagadać. No dobrze. Przy okazji, skoro już tu jestem, czy Roderika już może levelować mi rzeczy? Tak. A czy ja chcę levelować którykolwiek kaszek, które mam na razie? Wydaje mi się, że nie. Od biedy zastanawiałem się, jak Latena działa. Ale to też bardziej na zasadzie, że ciekawość, a nie, że aktywnie chcę z tego korzystać. Jak słyszę pest, to mi się z automatu jakieś szkodniki kojarzą. Zestaw. Pancerza. Our Lord will rise. Pestocydy. No właśnie trochę tak. No dobra. Jeżeli teraz nie będzie Koryna tam, gdzie powinien być, to będę lekko niezadowolony, że się tak wydarzy. Muszę ściągać niejako. I mean... Ja właśnie nawet nie jestem w tej chwili pewien, czy bardziej chcę grać tą postacią jako takim magiem, czy bardziej chcę grać tą postacią jako Melasem. Mam wrażenie, że to będzie coś pomiędzy, że zależnie od okazji będę wrócił, albo to. Koryn mi spierdził. Tam jest Gold Mask. Chyba gdzie był Koryn, bo mnie teraz szlak trafi. Powinien być gdzieś tu znaki zapytania? Chyba, że za bardzo skipnąłem dialogi jakoś. No, czyli zrobię tego magma wezmę z Consecrated Snowfields. O! To ma sens. Teraz jak o tym wspominasz? A jeżeli zobaczycie gdzieś Koryna, to dajcie mi znać, bo ja póki to albo jestem ślepa, albo go tu nie ma. A miał być podobno lekko na północ. A, to.
Jest, yep, jest to. Nie ma data. No dobra. To teraz podlećmy z drugiej strony, żeby okradać go jeszcze przy tym. Przy Goldmasku. Bardzo mi się podoba, jak Korn jest taki, że po Goldmask, nasz pan i twórca i w ogóle nauczy mnie najwspanialszych rzeczy. Goldmask. Dosłownie kropka, kropka, kropka. To jest most. Ile moście powinni być obaj? Nie mam kamerki, bo kamerka twierdziła, że dzisiaj nie kooperuje ze Synosami. To akurat nie jest planowane, ale jest czymś, o czym wiem i z czym nie mogę wiele zrobić bez startowania kompa pewnie. Znaczy, znam życie, jeżeli teraz... Nie, czekajcie. Jest to niemal, że powiem, że jak teraz wcisnę to... tak, to się pojawi nagle. Okej, nieważne, nie pojawia się, chuj mi w dupę. Najgorsze jest to, że ja widzę nawet, że ta kamerka działa. Bo na Nvidia bym sypie mi się pokazywała. Tylko ten. Tylko... O. Mogłem pokazać się bez filtru, no to, to jest z tyłu, a tego nie chcę. Czy ja... Może jakaś inna apka przechwyciła? Może, tylko zazwyczaj wtedy mi wrzuca błąd w Nvidia'owej. Kazuje dwóch widzów, gdzie jest na mniej trzech Imbi pod modów nie liczy. Muszę jeszcze jedną rzecz tutaj zerknąć. Czy ja mam książki jakieś? Chyba nie. Przede wszystkim, gdzie były książki, jeżeli w ogóle mam konspekty scroll, a to do czarodziejstw, więc trochę odwalone. Co by się stało, gdybym go zabił? Nie będę sprawdzał. Wolę nie sprawdzać. Co robimy, co robimy? Czy któryś jeszcze questline mogę zrobić? Albo który mi się może popsuć przez chodzenie do Lander. Zobaczmy. Upewniam się, żeby po prostu nie popsuć sobie quitline'ów. Nie będę wpierdala tego makaronu. Ja ostatnio zobaczyłem, że przybierałem na wadę i stwierdziłem, że mam tego dość i... Próbuję coś z tym zrobić, zobaczymy jak długo wytrzymam w postanowieniu. Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale niczego nie obiecuję. Wiem, że obiecywać mogę co najwyżej samemu sobie, ale... nie wiem, jakoś nie mam silnej woli na to. Nawet jeżeli wiem, że powinienem... dobrze, jadę tutaj. Muszę uważać na balistę. Balista jedna, druga, 15. Au. Nie myślałem, że aż tak nie trafi. Torrent! Właśnie to nie balisty, to katapulty. Albo jakby powiedzieli zapaleni fanatycy tamtego okresu. Trebusze! Nawet nie. Powiem szczerze, że nie jestem pewien, jaka jest różnica między katapultą a trebuszem. Musiałbym pewnie gdzieś to sprawdzić. Bo tak z głowy nie mam zielonego pojęcia.
No właśnie widzę, że włożył to całą swoją cebusię. Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj chyba był ten kolega Margit 2.0. Ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że on gdzieś na tym pobojowisku był. Pozwolę sobie tylko real quick włączyć mapkę. Chcę włączyć mapkę, bo mam na niej pozaznaczonych bossów jako tako. Czy będzie sobie mapkę dziś, jutro, w poniedziałek znowu. To jakaś sugestia, że mam akurat w poniedziałek. Czemu nie może sobie, nie wiem, w inny dzień? Czy to jest po prostu wpierdalajka w session? Gdzie ty jesteś, Wajzo? Oszczędzę hajs teraz. Oszczędzanie tak nie działa. Nie u nas. On powinien być bardziej chyba cóż drogi głównej. Jakie zapytania? Chyba gdzieś tu na tym. Tylko czekam, aż się okaże, że ten Margit tutaj mnie pobije. Wait for it. Bo im bardzo przykro. Hello. Kopa lat. A mnie jeszcze trafią. Jak już mówiłem, bardzo nie lubię faktu, że nie mam iframe'ów na to. I że to jednak ma dość ograniczony zasięg. Powiem to samo co zawsze, jeżeli chcesz pojść, to dla mnie nie ma problemu, że ten. Że chodź tutaj po prostu od razu. Teraz powinieneś być już normalnie słyszany, bo to samo źródło dźwięku jest na ten. Na ciebie i na grę, to chciałem powiedzieć. Dobra, teraz powinien być chyba. Ja. Czasami mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy bardzo mi brakuje grania jakąś postacią, która ma ten dużo staminy. Może już myślałem, że on to jeszcze przeżyje. Bo mając dużo staminy, mogę nosić cięższy pancerz. Nosząc cięższy pancerz mam możliwość posiadania większej jego poise, to chciałem powiedzieć. Z pałacu, nie pałacu, I know that. Jak wysuwanie się dzisiaj? O Boże, zdałem sobie sprawę. Że to nie Steamlabs mogło mieć problem. Right! Siema. O. Siema. Discord twierdził, że nic nie mówisz. Wciąż nic nie mówię? Teraz już mówię, nie dałem wy mnie. Teraz już mówisz, tak, to prawda. Daj mi skrzynkę jeszcze tylko. Aha,
Poza tym, czemu na mnie od razu? Czemu nie chcesz bić z tego powodu? Chcę bić... Wiesz co? Wiedzam, że to Windows, a nie Kinaty. Z jednego prostego powodu, bo Discord też recytuje ustawienia. A, ojej. Jasne. Dajcie mi nockę. Bo dawno się nie biję w Ptaszydłami, I guess. Daj mi tylko okruszek streameczka, proszę. Mogłem się teraz streamować? Nie. A. Teraz streamujesz? Teraz streamuję, to wiem. Dobrze. To jest najbardziej skarb stream w ciągu ostatniego miesiąca, to na pewno. Mhm. Zacząłeś mówić o swoich dietowych postanowieniach, co masz w planach? Ograniczyć pierdę Netflixów, to na pewno. Dobry początek. Znaczy nie, ja powiem wprost. U mnie wystarczy, że przestanę kupować sobie jakieś niezdrowe rzeczy i z automatu będę w stanie zejść do setki lekką ręką. Podejrzewam, że do 90 też. Nice. Więc to jest tylko kwestia, powiedzmy, silnej woli. A z tym jest u mnie zawsze największy problem. Właśnie chciałem powiedzieć, że z tego co opowiadałeś, to jest najtrudniejszy etap. To prawda. Mnie pojebie, bo mówię, zrobiłem sobie obiad na dwa dni, ale jest tak kurwa dobry, że pójdę zaraz w pierdolę połowę patelni. Widziałeś co sobie, co? Nie, mówiłem, nic nie zamawiam, bo oszczędzam pieniądze. Bo już tak jestem daleko, głęboko pod moim planowanym budżetem na ten miesiąc. Oj tam, marudzisz. Nie, jest dom w chuj, tak przekroczyłem go dość znacznie, więc... Oj tam! Dobra, gdzie jest salajda? Ptaszku, ptaszydło. Dźwir. Jakoś było warto, to prawda, tylko niech przyjdą w rozsądnym czasie jeszcze. Okej. Na szczęście. Podobno czas dostawy to od miesiąca do czterech, więc. Nice. Że miesiąc to się spodziewam, bo tak samo nam rzeczy z Japonii idą przecież. Ale. O Boże. Nie chciałem tego widzieć. Czego? A, że to jest śniemek? Tak, bo on się toczył jak szkielet z DF1. Tak. No, Najmera mówił, że prawie 4 miesiące muszę tak oszukać, więc... Czy miał jakieś problemy z tym podobno, ale które są teraz ogarnięte, ale... O Jezu! O tak, pamiętam jaki miałem jumpscare jak ja grałem i trafiłem na tego dopłata, jak... Znaczy wiesz, zaczęło... moim problemem nie jest DPS tutaj. No wiem, o to mi chodzi, że właśnie też zaczęło się na mnie toczyć 8 małych kurwysynków i lekko byłem przerażony obecnym stanem spraw. Jedyne pocieszenie jest takie, że one umierają na raf, a nie takie szkielety na dwa hity. Ano. Głupie pytanie. O tak. No dobrze. To pójdźmy na pierwsze. To nie było tego warte. Nawet nie blisko? Yep. A to? Literalne 0 HP, łatwo. Zaraz chyba do koty wrócę w takim tempie. No będziesz im pił jakieś dwa razy tyle, to na pewno. Bo poli damage na tego typu przeciwników jest bardzo słaby i zdrowy i w ogóle. Ale weapon też śmieje dużo bije, I guess. No, prawda. Tylko trochę się go używa. To może daje dużo? Nie. Pewne sobie jak na już. Nie wiem, nie mam chyba do czego użyć. Okej.
zawsze łatwo. Tak zwane nawet nie blisko, łatwo, etc. Czy to był jakiś site of grace w pobliżu? Tak. Nie wiem. Jest przy tym, przy kupcu. Więc pojadę sobie kupca, obskoczę i przy okazji się zastanawiam, czy chce mi się spamić w miarę godziny, czy nie. W sensie, bo tu jest Belbering Hunter. Yep. Możesz chcieć. No i w najgorszym przypadku po prostu zapanuje mi się Belbering Hunter bez zmiany godziny i umrę. To jest fajny przeciwnik, ja lubię z nimi walczyć. Ja lubię, ale nie jak mam tyle resursów. Nie, no to jasne. Znaczy Grace. Elestet Grace, przy okazji będę musiał kupca wykorzystać. Chwilę, bo ja mówiłem, że chcę mieć statne noszenie tego miecza bodajże. 20-22? Tak. Przy czym te 22, znaczy 20 siły jeszcze jak cię mogę, bo mogę zawsze go po prostu cały czas wewnętrznie nosić, ale 22 deksa jest nie do negocjacji. Od niego chcę pochodnie. Jak już to jest. Mogę. Nie wiem, czy gra kiedykolwiek ci mówi, co ta pochodnia robi? Albo żeby ją kupować? Nie wiem, przeczytaj opis. Mówi praktycznie wprost. Tak. To wiesz, bardziej chodzi mi o to, że. Jeżeli ktoś nie sprawdza opisu dosłownie każdego przedmiotu, to czy gdzieś masz zasugerowane, że możesz wykorzystać jakąś znajdźkę, żeby pokazywać niewidzialnych przeciwników? Dlaczego miałbyś nie sprawdzać opisów w grze From Software? Każdego przedmiotu? Aż tak nie się. Jeżeli ktoś. Ja tak robię. Pamiętaj, jeżeli ktoś nie siedzi aż tak bardzo w loże. Ja tak robię. Próbujesz parować. Ich w ogóle można? Przecież oni są kurwa Jedi. Nie, że i w mili się bijesz. Okej. Napływać. Było całkiem wczesne. O, spin. Podala. Ej, no. Zapomniałem, że ma tarczę. Co to za Duncan? Nigdy nie widziałem tego graba, w sensie nie dostałem nim, więc nie wiem, co robi. To nie weszło jako parę. O Boże, ja umrę. No bo nie. Nie wiem, czy ma jakąś fajną animację, czy coś. A ja dobrze. Oho. Zaczyna się. Dlatego nie lubię się z nim bić na zasięg. Może on mi zdaje dużo więcej niż myślałem, że będzie mi zdawał. Nie jestem pewien, czy chciałem się z nim bić. Jestem ciekaw, ile by ci zadawał teraz ten z. Kaelid z początku. A pewnie jeszcze czwarte HP. Ale on nie ma Dragon Ballu z Killingu. On jest na samym początku. Czaj. Co? To chyba. Nie wiem, o którym mówisz, chyba w takim razie. Czy ja pierdolę głupotę? Wiem, że jedyny jakiego kojarzę jest w Dragon Ballu. To może gadam głupoty? Nie byłby to pierwszy raz? A mnie zabije. Jest szansa. O, to był straszny hit. No. Boże. Ten miecz jest za wolny. Sandro. No tak. Nie wiem, czy tego dokładnie timingu na jego parę, więc. Pewnie jakby to ogarnął, to byłoby lepiej. Plus fakt, że trzeba go parować dwa razy, nie pomaga. Nie wiem, czy standardowo to, że próbujesz parować
nie sprawia, że idzie ci gorzej niż by ci szło normalnie. Pewnie tak. Pewnie masz rację. A heavy load armorial upgrade. A spróbuję jeszcze. Parę razy. To będę musiał liczyć, że akurat się dysponuje. Oni nie są... Nie. Mi się wydaje, że oni są gwarantowani. Tak? W sensie, musisz poczekać chyba, nie wiem, z 30 sekund do minuty, jak... Zanim noc zapadnie. Przy poprzednim podejściu... O, właśnie. O, nie byłem tego pewien. Też o tym pomyślałem sobie, ale uznałem, że nie powiem tego na głos. O kurwa, ale przywitanie mu zafundowałeś. O. Oho. Trochę ich zada. Czemu mi tak prześcianę? Okej, okay, nie tak nie prześcianę, bo... Muszę go wyprowadzić z tego pokoju, pierdolę to. Tak. Początek był dobry, potem możesz po prostu się odwrócić i wybiec. No właśnie, próbowałem wybiec, ale... Flokon mnie trochę zmalował. W sensie pod tym względem, że nie było... Kamera ci się nie obróciła? No. Znaczy obróciła się, ale nie taki wyciąg. No. Zobaczmy... Siedzi... Reset... Pojebie mnie, jeszcze mi pachnie ten makaron. O tyle dobrze, że widać mniej więcej ten... Czy on się zapanował, czy nie? Mhm. Też nie jestem pewien, czy nie muszę odejść od ogniska jeszcze raz ten. Czy ja przednio odchodziłem od ogniska, czy po prostu spamowałem? Poprzednio odchodziłeś. Okej. Czyli pewnie trzeba. Właśnie wstałeś, pobiegałeś chwilę i... I usiadłeś. I ja go pobiję jeszcze, nie wiem jak długo mi to zajmie, ale... Dobra, mamy go. O tak, to smelter Ark powrócił. W sensie? Że ja go pobiję, jeszcze nie wiem ile mi to zajmie. A. Ja tu. No dobrze. O! To ciekawe. A mi pewnie to działa dokładnie tak samo jak ten jego miecz śmieszny. Ta, życie. Wesoł. Aha. No dobrze. Zdążę? A nie. A, to zdążę. Halo. To był szybki stagger. Ja chłę ponad... Chłę ponarty pewnie, no. Się liczył. Pamiętam, że... O, bo tak, to chłę. Pamiętam, że jak używałem Unveila z tego czasu, to ten łeb ponad tak idiotycznie szybko staggeruje. Latający miecz jest bardzo cool, to prawda. Zresztą możemy go mieć. Co prawda nie z pełnym movesetem, ale z tym dźwięciem do przodu przecież. A może? Proszę? No. Najszybszy weapon nad dzieje, hejfet. Hej. Blasphemous Blade zajmuje jakąś połowę tego. Wiem, i jest pewnie silniejsze. Jest i za każdą śmierć cię leczy. Znaczy za każde zabicie kogoś, ale wiem o tym. No tak. Bo za każdą śmierć z twojej ręki. Za każdego zabitego przeciwnika. To chyba najbezpieczniejsze określenie. Mhm. W sumie jestem ciekaw, czy... Blasphemous Blade by cię wyleczył, jakby, wiesz, przeciwnik jakiś spadł na przykład z dużej wysokości obok ciebie. Tak, żeby się rozbił obok ciebie. Wydaje mi się, że ty musisz zadać obrażenia. Może, nie wiem. Jestem ciekaw, bo... Czy to po prostu, wiesz,
Czy kryterium jest, że coś umiera przy tobie, czy kryterium jest, ty zabijasz coś? Znaczy, mi się wydaje, że to jest on kill, czyli że ty zabijasz, a nie, że... Pewnie tak. Ale też mówię, nigdy tego nie sprawdzałem. W sumie teoretycznie jest to build, który mógłby to sprawdzić, I guess. Nie mam tego, ja mam Blasphemous Blade postać u siebie, więc kiedyś mogę próbować. Ja z Blasphemousa korzystałem tylko raz, jak kiedyś ja byłem wkurwiony na malenie. Blasphemous aż tak pomaga na maleni? Powala ją na hita? Weaponartem w sensie. Tak. No to... I guess... Pewnie mnie teraz. Powala ją jednym atakiem, chyba że akurat Malenia zdecyduje, że nie. Nie. Jedyne, czego nie wytrącisz, to chyba ten. To chyba Waterfall, ale to dlatego, że jej zwyczajnie nie możesz trafić wtedy tym. Czy jest w powietrzu, no. Bo jak to na... Zresztą... Waterfalla wydaje mi się, że dosłownie tylko możesz tym... statusami wytrącić. Podejrzewam, że jeszcze tym jakimś Great Bowem czy czymś akurat jak zaczyna go rzucać. Nie wiem, musiałby chyba być tak, że ona jest dosłownie na granicy w pojazd. No nie wiem, jestem ciekaw, no bo to strzały z Great Bowów zazwyczaj powalają. Nie wiem. Nie jestem przekonany osobiście. No nie testowałem, bo raczej trzeba by to było w koopie zrobić, że jedna osoba trzyma agro, a druga stoi sobie z Great Bowem gdzieś na granicy areny. Czekaj, gdzie jestem? Ja jestem tu. Czy tu coś było? Coś jest, ale... Jest to warte zdecydowanie. Tutaj na dole chyba rumbery były, więc postaram się tam nie iść. Trudniejsi przeciwnicy niż dosłownie najtrudniejszy boss. Zależy. Przypominam, że jeden rumber jest bossem. Tak, to prawda. Ale jebać rumbery generalnie, kto to wymyślił? Hej, co? Mi się wydaje, że dużo gorzej jest, jeżeli akurat się złapie w jakimś kompletnie niespodziewanym miejscu, albo arena jest paskudna. To powiem, nie złapał raz tak, że zabiłem sobie losowego przeciwnika przechadzającego po Limgrave. A co ich tak mało? On zmienił się w Rumbera i winę jebał. Co ich tak mało tutaj? Tylko trzech? A mam, wiem, wystarczy czas na więcej. Moonglaze. Bardzo było szybkie. Mogę? Nie? No dobrze. Rozumiem, że dzisiaj po prostu nie możemy ripostować przeciwników. Byłeś, wiesz, ten o 2 cm wyżej niż gra by chciała. Nie. W związku z tym nie możesz ripostować. O Boże, ile on ma HP? To zdecydowanie wygląda jak procentówka, nie będę kłamał. Tak. Zdecydowanie. Dlatego fajnie, że masz automobil. Czy oni, cała trójka tutaj ma ganę? Czy w sensie jak pojedziesz do tego z tyłu, to ten, którego masz bliżej, wyjmie ganę? Nie, ten od początku miał halabalbaldę. To nie wiem, nie chcesz ubić tego z tyłu? No właśnie chyba chcę, gdzie on teraz jest. Tam jest. Okej. Okay. Już wiem, gdzie jest. Ale piękne piło wyjeżdża. No, zabił mi chłopka, doskonale.
Nie cieszyłbyś się tak, gdyby ten też zmieniał się w Rumber. Znaczy, oni zawsze jak się zmieniają, to do życia jeszcze ani po śmierci. Albo to jest tak, że oni po prostu, że Rumbery wychodzą. Okej. Okay. No dobrze. To jest on dev. Poza tym z Margitem. Widziałeś, co się stało, prawda? Tak, tak. Poczułem się jak walce z golemem w tym. W Dimasosach. To jest takie. W głowę w piasek. To jest takie. Nie. Nie zgadzam się. Nie ma dzisiaj tej posy dla ciebie. Jezu. Zdałem sobie właśnie sprawę, że ten skurwiel ma te całe punkty na rękach. Ale to oczywiście nie są możliwości do dokonowania. Na rękach? No tak wygląda, bo raczej tam gdzie on się tak świeci, to ma weak pointy. Aha. Z Block Flame'owymi sądówkami, nie żeby ci to jakoś mocno przeszkadzało. No tak, to mam też ograniczoną ilość many, jakby nie patrzeć. I jeszcze trochę jej masz. Prosto wkroczę. Piekło. O, to że uderzysz mu w broń, też zadaje obrażenia. Mister Sprawiedli, dzięki za followa. I witam, witam. Mówiła, że ta animacja, którą masz na followie, na pierdolę. Problem? Mój 2012 dzwonił. 12? Bardziej w 9. To były czasy mojego wczesnego YouTube'a. Au, widziałem. A ja na YouTube'ach byłem od 6 bodaj. Jesus. Tylko czekałem, aż przypadkiem zagraję tego Draconic Sentinela. Poza daleko pójdę. O tak, bo on tu jest zaraz. No tak, tam myślisz, dlaczego ja tu przyszedłem? Nie wiem. Tak, Sevik. Tak było. What does blood mean, Iris? Miałem kiedyś coś do pomyłkę, no, ale tutaj powiedziałem, że chciałbym się testować z Konatą. Na pewno nie jesteś sam na świecie z tą ideą. Boże święty. O Boże, nie ta paszka. A co chciałeś wtedy powiedzieć? Bo miałem zapętlone jakieś YouTube'owe memy z Akistara i chciałem powiedzieć pokoju, że chciałbym się przetrwać do tej muzyki. Aha. Rozumiem. A wyszło i wyszło. Ja co jedno podoba to, że oni kaszki odnawiają poza fizikiem. I że masz tutaj Steak of Marika. A, Steak, okej. Szynczyli panie dziwną muzyką. Nie wiem, o czym mówisz. Tak, zauważyłem. To be fair, Stevie, to ty mnie nakłoniłeś, żebym to włączył. Jaki jest wasz problem? Po prostu już się pocałujcie i... Wszystko będzie okej, okay. Nikt was nie ocenia. Spatrzę na czat. A to ja wiem, idę. I swear. Czy ja dostaję tylko pół HP na hita? Nice. Tylko. Mam 40 wigory, by the way. Nie używasz lunarka, więc jesteś wigor czekowany. Bez to. Mam 40 wigory bez lunarka. Ta broń jest nieużywalna, legitnie. Momentami też takie wrażenie odnoszę.
No ale ponad, po prostu mógłby nie istnieć, tam zamiast The Queen's Black Flame mogłoby być napisane pierdol się i wyszłoby na to samo. A dobrze, atakuję. Dużo lepiej niż myślałem. To nie wiem, nie? No dobrze, teraz się uda. Ja to najbardziej bym chyba chciał, żeby ten weapon art Jokera cię buffował. Bo mam wrażenie, że on tego nie robi. A żeby ci zostawiał tak jak Onyx Blade? Tak, 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 żeby backline się zostawiał. Mhm. Dobra, chyba muszę przestać manować. No tym... Na AO3 nie istnieje, a na upadna nie wejdę. Bo... Mam szybki szacunku do siebie. A mój Boże. No dobra, jak się robiło teraz? Onk. Nameless Kingas, atak. Nie lubię tych przeciwników. Pamiętam, jak bardzo mnie wkurwiał ten, co jest przed Malikethem. Tak, tak, tak. Paru pazuli. Nienawidzę. Dla mnie on był cenniejszy niż Maliketh. Jedniejszy. Ja to nie mogę nie. go atakować wtedy! Maliketh to był chyba mój największy roadblock. Mój nie, bo grałem magiem. A, czyli waliłeś głową w mur, dopóki aż w pewnym podejściu po prostu go zwanshotowałeś? Nie, w... Mag experience? Bardziej na zasadzie, że... miałem jakiegoś tam ona, który mi tankował. A, okej, okay, ja grałem pierwsze przejście bez... Widziałem. Jezu, jak długo można opóźniać się tak? Wiem, że odpowiedzią jest tak. Zapytaj Margita. On robi... On to robi chyba najdłużej w całej grze. Chyba. Jak trzyma tą laskę niedorzecznie długo po prostu. Miałeś sobie jakiego samona na... Nie mój samon, a krzyli coś tankował? Nawet tego nie mogę powiedzieć. Mój samon jedyny sobie, co ja go zbieram. Wszystko z fan Mazuli było z blokiem. Tevi, mam ci przypomnieć, jak się bije z tym? Z Goskin Duo? Ty kurwa śmieszku. A, to sobie miał tego glitcha na tym, na Goskinach, pamiętam. O, roadblock, kurwa. Najtrudniejszy most w czasie, myślę. Dobra, zdążę. Lules. Trafiłeś. Wszystko po Goskinach. O, czyli aż czterech bossów? Trzech w zasadzie? O, nice. Bo miałeś tego. Nie. O czym jest to? Maliketh, Godfrey, Radagon. I Gideon. Essayk miał problem z Gideonem. A, Gideon, no tak. The All-Knowing. W sumie nie pamiętam, czy on miał z nim większe problemy, jak oglądałem jego, czy jak byliśmy na koopie. Tak, na koopie można mieć problemy z Gideonem, nie pytaj. Impressive. Zaraz naprawdę zmienię te bronie, słyszę. Na co? Kurwa, na kowce. Kosą będziesz mógł jeszcze mniej. Ale jest szybsza. To bardziej kwestia, że czasami ma wrażenie, że nie jestem w stanie mu wklepać jednego hita, żeby potem jeszcze mu ten... uniknąć. Yes. Kosą będziesz tu siedział 2 lata. Dobrze. Mieczem też będę siedział 2 lata, bo nie będę w stanie go zabić. Na razie ci idzie bardzo dobrze. A? Otworzyłem usta, żeby powiedzieć, że jeszcze nie straciłeś HP. Mhm. Zawsze. Właśnie chciałem powiedzieć, że potem może próbować go ponad, tak? Ten ponad jest za wolny. Yep. Mógł ci chociaż tego... Ja bym go rozwiązał tak, że ten pierwszy swing... Ma poise. Nie, 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 nawet nie.
Nie musi, ale żeby on ci dawał buffa i żeby drugie wciśnięcie po prostu robiło to cięcie. Aha, a może to był właśnie taki sensowy, że możesz z niego przekroić jakoś w ataki? I guess. No to brzmi sensownie. Ja w ogóle całkiem lubię stensowe rzeczy w tych... Ja też. W Soulsbornach. Nawet miecz Gale'a w trójce jest pseudostansowy. Znaczy to nie jest stans, ale działa jak stans. Mhm. Masz cień, skok, który, z którego możesz przechodzić w różne rzeczy. Masz tam jeszcze ten damage dodał, faktycznie. Aha. Błędy mogły zostać popełnione. I wonder where this one is going. I know, right? Przepraszam, że odważyłem się wcisnąć L2. Już nie będę. Fajnie nas kiedyś. No weapon art jest taki fajny, gdyby nie był tak wolny. O nie, mój one-shot button wymaga pozycjonowania się. Kurwa, to nie jest one-shot! Wiem. Jest dużo broni, które zdają porównywalny damage. Wiem, tak się nabijam tylko. Oj, co ty robisz? Okej, to robisz. To mnie trafiło! Uuu, to ciekawe. Najpierw dalej jestem malce? Nie. Nie. Nigdy. Nienawidzę tego, że te... Infotealing? Nie, strzelają organy. Czyli nawet nie to, że one mają przeciek najpierw. Zdążę? Aha. Co? To zajebiście. Nigdy. Miałeś te walkę w kieszeni, gdybyś nie klikał L2. Być może. Jestem na dobrej drodze. Żeby przypomnieć sobie, że istnieją Twin Blade. Twój przycisk R1 w tym momencie. You could not live with your failure. And where did that bring you? Back to me. Nie, no ja nawet czasami ten. Cześć, jaki? Jo. Czasami L2 też używam. Nie, no dobra, czekaj. Gdzie to jest? Thank you, everything. Pośmiejemy się w inny sposób, I guess? A to po dowolnej rzeczy. Widzę, że dobra gadka się dzieje na czacie. Baba. Ej, jumping L2 zadaje trochę wrażeń. Rozpierdala mnie to punch emoji, który Sevik zawsze daje. Ooo! Holy shit! Jumping L2 będzie metal? Mam wrażenie, że od premiery tej gry jumping rzeczy są silne. Znaczy, bardziej hit mnie, że moją metą na tę walkę. Bo nie wiem, czy widziałeś, jak szybko go zestagerowałem. No, tak, właśnie o to mi chodzi, że ten... Kojarzę, że nie pamiętam, czy... No, Nice. Nie pamiętam, czy to patchowali, czy nie, czy to był błąd, czy co to było. Ale kojarzę, że gdzieś czytałem posta niedługo po premierze, że R2 po skoku zadają tyle samo poise damage, co w pełni naładowane R2 na ziemi. Może to być prawdą. I przy okazji ma wrażenie, że są... Przy okazji ma wrażenie, że są odrobinę szybsze te BH. No są właśnie, dlatego nie powinny tyle być. Jumping ataki są bardzo silne od czasu premiery. A no właśnie, to tak jak pan Sevik powiedział. Zresztą tutorial chyba cię uczy, że jumping ataki to przebijanie pojedynku. Na start. Ciekawe. A to w sumie jedno powinno być drugim powiązane. Ale no, tego nie pamiętam. Okej, okay, uwaga. Pojebimy.
I want to fucking die. Podniosłeś go z ziemi chyba pierwszym wiem. Cięciem. Wiem. Jest jak w bijatykach, że czasem przypadkiem kogoś ciachniesz wcześniej niż byś chciał i całe twoje combo idzie się pierdolić. Zdążę. Powiedziałem. Oho. Wiesz co, czekaj. Baby. Consider the following. Gdyby to był zwykły ten sentinel, to by mi to jeszcze odbił. Proste na pysk. To prawda. Miałem niedawne doświadczenia z tym. Kurwa. Nie mogę go atakować, jak on robi ten atak. No to już z... Po mnie trafiło. Czyli... Jestem na dobrej drodze, żeby zdjąć tego Cecila. Nasze Scarcilla. Fucking excuse me? Niezaprzeczalnie so cool, tylko... Ale jestem trochę zniebity. Ten ring to raz dużo cool. To kurwa, widzę, że dobrega ta świadczenia. Ta. Chcę, żebyś wiedział, że jestem na bardzo dobrej... Kurwa. Jestem na bardzo dobrej drodze, żeby pójść do Renali i dać sobie 24 inta. Co ci daje 24 inta? A jak myślisz? Nie wiem. Miesz balansu i zabawy. A. Nie no, nie mogę zrobić kolejnego dla nas mieczem balansu i zabawy, prawda? Co mnie takiego? Au. Muszę wkleić na screena MacBook to Conley. Au. Że już? Pojedu. Całkiem szybko wchodzę do tego. Cieszę się, że mi jeszcze od... Jak od tego? Get spaced, bolo. Bonk. Wydaje mi się, że to, czy on atakuje, nie zależy od tego, w której strony jeszcze jestem. I że on może po prostu nie atakować z prawej strony, a może z lewej. A? Co chciałeś przekazać? Że jeżeli po tym ataku wyląduje z jego prawej strony, czyli tutaj, aha, to on nie wykona drugiego ataku. Okej. Okay. O mnie takiego. Kochano te szoki. Nie, mam wrażenie, że wyraziłem się wystarczająco wyraźnie w tym jednym wypadku wyjątkowo. Tak, tak, ja po prostu mam nie skojarzyć. Pojebienie. Może jeszcze raz, co? Jestem macie? Nie. Nie był to poziom, jeżeli wcale nie będziesz nigdy w ogóle zero używania. Nadpodziewanie bardzo, I know, right? Obwiniam to, że... Nie wiem, mam wrażenie, że ten miecz jest dla mnie za wolny. Jestem przyzwyczajony do dużo szybszej broni. Myślałem, że... Co ja właśnie zrobiłem? Zdejmę to jest padę na ten przycisk. Który? L2. No tak. XD? Jakie mam to załamać? Fuck if I know. L2 bozo. Tu. Czy jak to wiedzieć? Nie, otworzyłem good talk only. W sensie przeglądasz jakieś starsze rzeczy, czy coś? Tak. Okej. Okej. Okay.
Nie, Sevix z majówki to jest najlepsza gadka, jaką w życiu słyszałem. Wklejałem na czacie, bo po prostu ja... Właśnie zastanawiałem się, który Sevix ma opis. No, ile fireballi rzędu? 4. 5. 6. 7. 8. Pojebie mnie. No! Outplay. Wiesz, co jest najgorsze? No. Już nawet jakbym chciał sobie broń zmienić, to nie mam za bardzo materiałów na ulepszanie jej. Unlucky. Yep. Come down to your death. Tak. Góra. Kontekst był taki, że zdechł nam sobie kawałcie blutów. I zdechł nam w tak świetnym momencie, jak tylko się dało. Bo słuchaliśmy akurat soundtracku ze Strive'a i wleciał moment w Armored Cloud Faith, gdzie padło zdanie "Every single breath you take is a countdown to your death" i dosłownie po słowie death zdechł blutów. Było tak komiczne. Au. Game. Au. Nie zdążyłem flaszki łyknąć. Jesus. No ale to jest też moje doświadczenie z Draconic Sentinelami. Ja nienawidzę tego pocisku, który mnie strzelają. Absolutnie kurwa tego nie znoszę. Hejcepcę na tak całym swoim hejtem. A jest go trochę. Gdzie mogą być są bele szutki? Nie rób tak. No właśnie zastanawiam się, gdzie mogą być. Zwłaszcza jeżeli nie chcę robić na razie questline'a rani. Umoga im zbędę. Tam nie będzie szóstek raczej. Nie. O mnie trafiło. Już. Nie naładuję. Nie zdążyłem flaszki wyknąć. Ja pierdolę! Mogłeś najpierw rolnąć, a potem wyknąć flaszkę? Wiesz co, jak mam pół HP i jestem dosłownie na zasadzie, jak mi trafi, to umrę. To myślałem, że zdążę wyknąć i rolnąć, tak ci powiem szczerze. A wyknąć i rolnąć na pewno byś nie zdążył. Dobra, mam dosyć. Oho, Tank Gaming. Okej, bez tego będę miał heavy load już. No dobrze. O, jak ci ładnie pozwolił. No, zawsze zaczyna tak bardzo pasywnie. No dobrze. Tak, ja dzisiaj jestem zdecydowanie człowiekiem od niełykania flaszek. Ja tam sobie łykam. O. Tam powinna mnie trafić.
O lala. No. Nienawidzę, kiedy on w mili rzuca fireballe. Ja nienawidzę, kiedy on rzuca fireballe, kropka. Ja nie wiem, strasznie mam problem z tym atakiem zawsze. Nie wiem, jakoś na ogół nie mam, ale jak robi to w mili, to po prostu nie jestem na to gotowy. Hejce przede wszystkim to, że on dosłownie je chainuje, czy tam jak jesteś w zasięgu szczególnie, nie możesz nic na to poradzić. A. To pan jambo. A hej, dobrze. To cię powinno trafić, to był bardzo późny roll, ale będzie. Gra ci wynagradza te wszystkie rzeczy, które nie powinny cię trafić. Yep. Oho, zaczyna się. Mam wrażenie, że w porównaniu do tego, ten, który jest w Faru Mazuli, jest jakiś przesadnie nadpobudliwy, agresywny i tak dalej. O mnie przyciągnęło? No pojebie mnie. Najwyraźniej. Pojebie mnie. Pojebie mnie. Pojebie, ty żyjesz. Oj. Chciałbym go widzieć. Co nie? Przednio też tak miałeś, że za drzewkiem. Poprzednio też tak miałeś, że za drzewkiem to też dobra gadka, mam wrażenie. W kontekście wiadomo, o co chodzi. No nic. Jest. Dalej. Co za gra? To powinno zejść jakieś 15 razy szybciej. I to mnie chyba najbardziej denerwuje. O mój Boże, co mi przypomina. Że tutaj są dwa grubowce obok i nie wiem, czy chcę do nich iść. A masz te z tą sortki? Czy one są nie na stą sordę? Chyba są nie na stą sordę. O. Ale to Herograve, więc ja bym miał wyjebane. No dobra. Lendl. Kiedy ostatnio tędy wchodziłem do Lendl? Dobre pytanie. Nie wiem, jakoś tak często robię szybciej questline rani, że... Ja nie wiem, czy kiedykolwiek tędy wchodziłem do Lendl. Za pierwszym razem też przez Depot? Depot? Nie, za pierwszym razem wchodziłem przez... Poczekaj. No zobaczę... Znaczy, gdzie ty wyjdziesz? Czy ja wchodziłem tędy, czy ja po prostu... Wychodzisz na górze takiego muru, tak jakby. A zaraz zobaczę, to się powiem, czy wchodziłem tędy, czy nie. Bo pamiętam mój, wiesz, no wejście do Lendl, ten pierwszy widok na Lendl, jak się obrócisz. To nie wchodziłem tędy. To znaczy się, jak wędy wchodziłeś w takim razie, bo wydaje mi się, że Gate cię najdalej tutaj chyba wrzuca. Znaczy, Gate teleporty najdalej tutaj cię wrzucają. A nie, to wchodziłem tędy. Tak, wchodziłem tędy. Bo ten rzut pamiętam właśnie. Okej, to wchodziłem tędy. Tak. Ale by sobie palmy bąbelki. Bąble. Ej, sobie bąbelki. Bąbelki są pod face. Te bronie są niedorzecznie silne. Wiem. I nigdy z nich nie korzystałem. Gdyby nie to, że nie mogę tutaj farmić tego lepszego, to chyba napadłbym surowo. Musiałbym liczyć na to, że akurat z niego wydopi. Ten lepszy nie puszcza tego?
jednego dużego bondla? Nie, czy... ten lepszy puszcza jakieś 70 małych. Okej, czyli to jest tylko spell puszcza jednego dużego bondla. O, nie da to. Tylko nie to. Smutek. Tak zwany smutkę wręcz. Nie. Nie ma tu jakiegoś Grace'a obok? On się nie jest mi chyba. A! Ten sposób. O, tych przeciwników też nie widzę. Najtrudniejsi przeciwnicy mojego życia. I jeszcze mnie dorośnie dużo. Nie wiem. W moim przejściu na pewno nie schodzili na 3 hity, jak wchodziłem do Heimdall. Na pewno. A ci w Deep Root są jeszcze bardziej upierdliwi? Nie, ja z nimi nigdy nie mam problemu, głównie dlatego, że oni od tyłu ci dosłownie nic nie robią. Ci, co są na tych konarach, co się wchodzi do góry, ja pierdolę. Ale to wciąż możesz ich na spokojnie, bezpiecznie od tyłu obiec. Nie zawsze. Nie kojarzę żadnego, który by ci na to nie pozwolił, tak powiem. Oni się wcześniej agrują. No tak, ale to nie jest tak, że ten ogień jest jakiś... taki, że ci przejść kompletnie nie pozwala. Staggeruje cię, to wystarczy. Nie wiem. Wydaje mi się, że przesadzasz. Bo ja nie miałem problemu, tak powiem. No ja nie miałem problemu z tym Tri-Sentinelem teraz, więc... Ja zazwyczaj też. Tak się... Wiesz, no każdy ma problem z czym innym w grach. Powiedziałbyś, że używanie weapon arta na pewno miejsce w to desperację. Miałeś powiem, że to tylko zdrowy rozsądek? Coś chciałem powiedzieć. Wiem, że w DS3 mamy. Każdy z nas ma innego bossa, na którym się wypierdala jakoś okrutnie mocno. No. Najbardziej mi przeraża, że dla Civica jest to powoli. Nie też. Gdzie ja mam Demon Prince'ów. Znaczy nie, ja Demon Prince'ów też absolutnie nie znoszę i nie potrafię z nimi walczyć sensownie. Ja lubię tę walkę, ale kompletnie jej nie umiem. A ja ani nie lubię, ani nie umiem. Ale chyba moje stanowisko co do ganków jest szeroko znane. Nie, nic nie powiem. DS? Przerabialiśmy, że procentowo jest tak samo. Procentowo tak, ale nie do końca mi chodzi o boss fighty, jak narzekam na DS2, na ganki. To też przerabialiśmy. Mi ganki na ogół nie przeszkadzają w kontekście tego, w kontekście przechodzenia lokacji po prostu. Bro did not play Broom Tower. Dobra, pływa. Oho. O. Komedia złota. Nie da przyjęcia, jak tylko znajdę jakąś lepszą broń. I Thornberki. To będzie wymianka robiona. Jeszcze nie wiem, co będzie lepszą bronią i to jest mój problem. Moje ulubione piwo. Sombersby. Jest. Potocznie Somberek. Tak, I swear to God when I go, if I'm going to kill you. Ups. Chyba pamiętam bewać. Być może. W ogóle gdzieś czytałem, że ten mieszkaj właśnie nasze jest jedynym UGS-em, który ma prawdziwe combo z UGS-ów na PvP. Prawdziwe combo, I swear to God. No tak to się określa, no. Wiem, ale w sensie... Powiedz kurwa true combo, a nie tłumaczysz. Proszę. Wiesz, że lubię tłumaczyć. Jestem tłumaczem, lubię tłumaczyć. Poza tym true jako prawdziwe nie możesz powiedzieć. Raczej tak jak Liga tłumaczy true damage jako chyba nieuchronne obrażenia. To tutaj byś tak samo musiał powiedzieć. Prawdziwe. A nie, że to jest prawdziwe, I swear to. Prawdziwa kombinacja. A próbuję. I swear to. Nigdy. O Jezu. Nie bawiłoby mnie to, gdyby... Doskonale. Nie bawiłoby mnie to, gdyby on nie dostał tym pierwszym cięciem i nie dostał z tego...
A tak to on zdążył po tym stagerze wstać, uniknąć twojego drugiego stagera. Tak, a odchodzi? Co za fajny weaponek, to bardzo przydatny. Yep. I to jest nam nawet, nawet nie mogę się podśmiewać z tego, że o, mój one shot button potrzebuje pozycjonowania się, bo legitnie nic nie mogłeś na to poradzić. Po prostu gra ci powiedziała, chuj ci w dupę. Nie, on się SP. Dud. Co, zostajesz tu na dłuższą, posiadówkę? Nie. Dobra, nie z tego warto. A kurwa. O, to ciekawe. Bo nie mam tego. Nie mam runeta. Rune arts. Rune arts. No, w ogóle jakoś bardzo szybko mi idzie efekt 7. Bo to właśnie nie, się wybieram. To nie jest jakaś bardzo długa gra. No, w sensie ja po 16 godzinach jestem przed Temple of the Ancients. A też pofarmiłem sobie trochę w Midil, znaczy przy Midil AP, żeby móc później posprzedawać moje all materie. Aha. Za dosłownie miliony golda. Więc myślę, że nie wiem ile dzisiaj. Jak oglądałem MSI, to sobie farmiłem w międzyczasie. Miałem MSI na telefonie i sobie farmiłem. Więc myślę, że mi tam za 40 minut przynajmniej zrobiłem. Więc myślę, że do 16 godzin byłbym w stanie zrobić ten podobnie, jeszcze gdybym chciał. Ej, w sumie czekaj, ja tak sobie mówiłem, że jak znajdę broń, przecież tutaj jest pływa broń. O! To jest ten słabszy, żeby nie było. Wiem, ale wciąż jest silny. Po prostu nie jest aż tak silny. Hammer. Bonk. Gdzie ja swoje dusze zostawiłem? Nie. Zjeżdżałeś tą winą? Zjeżdżałem, czy ja tutaj poszedłem w końcu? Nie mogę. Zjeżdżałeś. Zjeżdżam. Znaczy, zastanawiałem się, czy to nie było tak, że zjeżdżałem, ale poszedłem też gdzieś na bok, ale to i tutaj jeżdżę już. Mm-mm. Nie, po prostu sobie nagle przypomniałem, że broń, której chciałem używać, jest w tej lokacji. Bolt of Grand Sachs? Tak. Ale nie możesz chyba jeszcze po nią iść. Znaczy zależy, jak definiujesz mogę, nie mogę. Inaczej, nie masz chyba żadnego bossa, który ci to blokuje. Mam. Ale masz? Goldfrey? Goldfrey. To jest za Goldfreyem. A, okej, bo się wchodzi po tych pokonanych. Tak? Wchodzisz po tych konarach na górę? Tak. Okej. Okay. No. Znaczy, nawet nie po konarach, to wychodzisz z pokoju z Goldfreyem bocznym wyjściem. A, okej. Chyba gdzie ja mam okay. Te... Okej, chyba nawet widzę, gdzie są moje runy. Tak, może tak być. Nie mogę być pewny, ale to chyba one. Ops. A tam nie zauważyłem. Czy nawet HP nie jest? What the fuck? Nawet HP nie straciłeś? On mnie nie zauważy. Ja tu nie wchodzę. Okay. Śniki. Chyba. Nie muszę to wchodzić jeszcze. Czy tu ktoś jest? Oczywiście. In true from soft fashion. Yep. Fandagas. Jak widzę Fandagas, to mi się kojarzy ten. To były Claw Talonsy? Tak. Bo nigdy nie pamiętam, które jest które. To jest Destry. Tak. Tak. No dobrze, kamera mnie zmemuje. Trochę ja siebie też, ale cicho. Czy ja mu wbiłem madness i go z niego wybiłem? Też jak tak. Czy to enjoy daggers? Nie wiem, chyba nie. Dobra, tutaj będzie ten awatar.
Nie, no, słuchaj, mój miecz daje ogniste obrażenia, więc jest teoretycznie dobry na awatara. Clueless. Trochę tak. Mówię ci, jak tylko odpalę weapon alta. A. Oni są tak wolni, że w zasadzie co mogę działać? R3 to trudne słowo do wymówienia. R3? No. Jak te awatary są tak wolne, że w zasadzie dlaczego miałby nie używać weapon arta? Bo Flame of Frenzy jest lepsze! True. Ile? Bonk. No dobra. Mam tam raczej nie. No. Pamiętaj, że właśnie zostawia strzał. Tak. No to jest fajny atak w ogóle. Lubię. Podoba mi się. XD. Uj, XD Dying. Wszystko mnie dzisiaj troluje, kolegowie. Ja cię dzisiaj jeszcze nie troluję. Doceniam, że jeszcze. Słuchaj, nie znam siebie na tyle, żeby wiedzieć, że to stan przejściowy. No dobra. Powiedz mi, drogi przyjacielu, czy ja chcę otwierać ostatnie piwo, które mam w lodówce? A czy panujesz je pić jutro? Jutro nie, zdecydowanie. No to możesz otworzyć, nie widzę problemu. Bo tak to bym powiedział, że co, do żawki będziesz szedł dalej czego? Jutro nie będę miał towarzystwa, a nie piję samemu. Uważam, że w zasadzie, znaczy nie to, że uważam, bo czasem mi się zdarza, na przykład do, jak jest jakieś LEC czy coś, zdarza mi się kupić sobie piwko na wieczór do oglądania, ale zazwyczaj unikam picia do kompa, bo mówię, jak się pije samemu do kompa, to już alkoholizm. No, ja też tak mam. Znaczy podśmiewałem się z tego, że to już alkoholizm, ale wiadomo o co chodzi. Ale dzisiaj mam towarzystwo, więc... A, swoją drogą, bo robiłem jak ostatnio, byłem na streamie i piłem te piwerka, to miałem ten... To, które mam obecnie, jest z bardzo podejrzanej marki, bo marka to Funky Fluid, jest kurwa przerażająca nazwa. Ale coś, co mam, nazywa się Double Wet IPA. I jest bardzo, było bardzo dobre. Było bardzo dobre. Panie tak, to jest miejsce, które mam kompletnie wyjebane. Nie obchodzi mnie cokolwiek, co się tu dzieje. Jak na to, że z moim. Ja mam z IPA-mi rzadko po drodze, to było zadziwiająco świetne. Bardzo dobre piwko. Które masz level około 80 jakoś chyba. Muszę zapamiętać. 85. Mam wyższy poziom niż myślałem, to na pewno. Bo myślałem, że mam bliżej 80. A jednocześnie nie jest on jakoś Bóg wie jak wysoki, ale... Nie, ogólnie mam wrażenie, że Edeling lepiej by było, żeby miał więcej poziomów. Bo masz za dużo statystyk, które musisz inwestować. True. Masz jakieś 50 poziomów do wydania w sam Vigor. Berby idę potem do lodówy. Nie, spokojnie. Oksaj, to nie jest tak, że potrzebuję pomocy. Po prostu to jest bardziej na zasadzie, że broń, której obecnie używam, odrobinę mi jednak nie odpowiada i robię co mogę, żeby jak najszybciej pójść po to, po którą chciałem mi się od samego początku rana. Najwyżej się okaże, że Bolt of Guns też jest okropny w używaniu i zmienię zdanie, ale chciałbym wierzyć, że tak nie będzie. Szkoda, dole coś było, jeżeli coś było, to później cygane. Mówię, na razie biegnę po Bolt of Gunsacks i potem podjedam Taulani, tak powiedzmy normalnie, legitnie, najwyżej się okaże, że to będzie błąd. Bąk. Ale bo może... Jestem. Gadgulsa moim ulubieniem przeciwnicy, aj no, daj, zwłaszcza kiedy są dwa.
Na szczęście tutaj jest tylko jeden. Nie no, jak to dwa w jednej walce? From Soul by nigdy czegoś takiego nie zrobił. XD. To mówisz, że w ilu grach tak zrobił? W trzech? Chciałbym, żeby w Dark Souls 2 były tylko dwa gargulce. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. No dobrze. No dobrze, rozumiem. To tak komicznie wyglądało. Nie zaprzeczalnie. Wiesz co jest najzabawniejsze? No. Dosłownie nigdy wcześniej mi się to nie przytrafiło. That's never happened before. Dosłownie. Co to jest, kurwa, GDQ? Czy ja się mogę na niego blokować tam, gdzie trzeba? Czyli no... Nie, nie mogę się blokować w nogi, rozumiem. Mm-mm. Nie mogę. No, obie tutaj chcieli widzieć, jak boss atakuje. Oczywiście, że nie zdążę. Ale jak to? Nie umiesz walczyć z gargulcami, nie patrząc na nie? Skill issue są na tym? A i przy okazji schowałem makaron do lodów, żeby mnie nie kusiło. Okej. Okay. What did blood mean by this? Czy wiem, że się zaciął na wysokości, ale... Okej. Okay. Pozabiję ich więcej. Epidle. Pop nie dożyje. Aaaa, jesteś kurwa kajtowany. Draco's Coffee Chronic. Uuu, fajny skład na finał. Trochę... Nie to, że hejcę, że Draco's, ale mam wrażenie, że Draco's się trochę opuścił w swoim poziomie komentowania. Ale moich ulubionych PvP nie ma na turnieju w ogóle, więc nie płaczę. Jakoś mocno. Moich chyba dwaj ulubieni PvP nie ma ich w ogóle na turnieju. Mi trochę szkoda, że Atlusa nie będzie, ale on miał dzisiaj wtedy. Atlus miał po pierwsze dzisiaj, a po drugie miał ile? Dwa z trzech ostatnich finałów Worldsów? Zasługuje na każdy. Zasługuję, ja uważam, że on jest najlepszym komentatorem ligowym oczywiście. Hello. Ja uważam, że Atlus jest najlepszym obecnie ligowym komentatorem. Dostałem najlepszą broń w grze. Halabardy Gargula? Nie. Guardians of Soulspear. A. To jest broń dosłownie najwyższym skalowaniem Vectra w grze. Really? Okej. Okay. Ja właśnie dobiłem. No, działa. Okej, okay, nie wierzyłem. Nie, bo szukałem sobie kiedyś broni kreskowej z tego, z Dexa i ludzie wszędzie mówili, że to jest absolutnie takie. Czy była już moja? Nie, spokojnie. Nie, jeszcze kawałek. Yep. Powiem to samo co ostatnio, że jakbym się spiął, to dzisiaj bym do niej doszedł, ale ja się nie spinam aż tak bardzo. I tak wiem, że idzie mi tak dobrze, że pewnie by do tego nie doszło, ale... Gold Frey? Ta walka mam wrażenie, że jest taka mało Elden Ringowa. W sensie? Nie wiem, Elden Ring mi się kojarzy, że jest dużo jakichś opóźnionych ataków, miliard aftershocków, tego typu rzeczy, a Gold Frey mam wrażenie, że jest taki bardziej stosowy. W sensie ten złoty. Bo Godfrey faktyczny bardzo opóźniony. Tak, faktyczny tak, ale ten tutaj no, tak. Jest dla mnie dużo bardziej stosowy niż większość innych botów. I can see that. Nie ma aftershocku, by the way. I can see that. To jest iluzja Godfrey, a nie faktyczny Godfrey. Godefroya już widzieliśmy. Yep. Kurwa, Godefroy. Zresztą Godefroy to ten, to...
Praktycznie. God of Prey to imitacja Godrika. Tak. A, ale nie wiedziałem, że to tutaj jest ale tego. Stejka? Czy ja chcę? Nie, nie chcesz, to jest za łatwa walka na runorki. Królec. Panie, ty taką bronią biegam. O Boże. No dobrze. A, bez runarka jesteś... Tak, zapomniałem. Heavy load. Zapomniałem o tym drodze szczególe. Coś chciałem powiedzieć. Że ja nie hejcę tego, że Atlus nie dostał finału. Ale chciałbym, żeby dostał, jasne, ja bardzo go lubię, ale tam... Ale... On dostaje bardzo dużo ostatnio, więc nie płaczę, że nie dostał teraz. Nie no, ja też bardziej śmieszkuję niż tego nie wiem. Tak? Nie wiem. Muszę wyłączyć przeciwko 2. Prawda. Osu, teraz zobaczyłem, że pancerz w Elden Ringu faktycznie ma znaczenie. Ma duże znaczenie. Powiem tak, miałem postać, która miała tam 40 staminy i mogła nosić pewnie najcięższe pancerze w grze. I ona dostawała w jakąś, nie wiem, połowę obrażeń od maleni? Ja grałem full fashion souls. Nie, Elden Ring to jest gra, w której pancerz rzeczywiście ma znaczenie, nie tak jak DS3. Okej, to miał na uwadze, jak będę przychodził, byłem kompletnie wyjebany. Dobra, chyba chcę po prostu wygrać tę walkę. Godfrey, nah, I'd win. Nie mogę być pewny, ale muszę coś ogarnąć z tymi aftershockami. Kto komentował ostatni finał odców? Nie pamiętam. Właśnie? Ten T1 Weibo w sensie. Tak. To jest, sprawdzę. Jezu, ile razy jeszcze się da na to złapać? Bo jeżeli tak, to miał 2 z 3 ostatnich finałów. Pojebie mnie teraz. Worlds 2023 main event. Finals. Atlus, no? Atlus, Azael, Chronicler. Okej, czyli to trzeba zrobić dużo później niż myślałem. Nie wygląda, ale trzeba pójść na to dodawać. T1 DRX to tak, to był Flowers, Kaedral, Kobi. Też pamiętam ten cast. Kaedral kiedy jeszcze nie był customerem? Kaedral Roots. Au. Tęsknię za Markiem Katedrą. Tej walki nie da się rozpierdolić, prawda? Tak, Kobe i jego rzut butelką. Kaedral i jego... What the fuck? O, ostatni tej, mam pouch, doskonale. Nice. 80 tysięcy, ja zapomniałem, że ona źle daje. I Flowers kompletnie tracący głos na ostatni teamfight. O, ja to brakuje mi jednej rzeczy, której to jest, czy, że po walce ci odnawia runar kłamany na ten? Na Ember. Tak. A ja tak, tak, jest to nie, jest to nie że powiem, że będę musiał bardzo intensywnie zaspekować teraz. Czemu? Czy Bolt of Gunsas nie wymaga 40 dexa? Zaraz, być może? Zaraz zeknę, bo go zgarnę, ale na razie to jest dwuchwilowe. Okej. O nie, hosta nie ma, trzeba zabawiać widownię, tylko nie to. Moja jedyna słabość. Wybaczcie, drodzy widzowie, standardowe pierdolenie o Prolidze, ale Shinji, jak wszyscy wiecie, nienawidzi Proligi, dlatego o niej rozmawiamy na każdym streamie. To jest Luna Miecz, tylko jest bardzo fancy i ma te przeplatane... Mi się kojarzy z tym, jak jest DNA przedstawiane, nie wiem czemu. Ale wygląda bardzo majestatycznie, strasznie lubię to mieczywko. Trudno też nie gadać, jak jest turniej międzynarodowy. True. Ha, boli was, kurwa, wielkie VLG.
Jak tam wasze Tiwano szczury? Ja dobra, nie hejcę. W sensie, to mi jest tylko fancy. No tak, to no nie mam pojęcia jak ten, nie mam pojęcia jak to wyjaśnić. Nie boli cię wielkie BLG, bardzo dobrze. Nie mieliśmy przez ile lat? Od 2020 nie mieliśmy Best of Five Night Chovy, a teraz mamy dwa na jednym turnieju. Życie jest piękne. O, jakby jeszcze Knight się nie wylewał na Chovy'ego. Knight się nie wylewał. Knight dzisiaj był bardzo dobry. Dlatego doprecyzowałem, że na Chovy'ego. Zagrał jedną serię na niego! What do you mean? Zagrał trzy gry, w których się dość mocno wylał. Nie przeczę, że grał gorzej niż najlepszy gracz na świecie, owszem. Nie kłócę się z tym. Nie twierdzę, że... To nie jest tak, że Knight się wylał we wszystkich trzech tych grach. Ja twierdzę, że przynajmniej dwie, trzy gry Knight miał na paskudnym poziomie, nawet nie, że się nim... Nie zgadzam się. Były gry, w które... Były ta gra, gdzie on grał Orianą. Może ta kwestia... What the fuck can he do? Może ta kwestia, że wiesz, że masz wyższe oczekiwania od kogoś, kto jest uznawany za jednego z najlepszych graczy na swojej pozycji? Gdyby tę samą grę miał Chovy, to byś mówił, o co, może biedny. Nie mówiłem tak. Jak Chovy się wylewa na turniejach, to mówiłem, że ma to na serię. Nie, wiem. Chodzi mi o to, że po prostu Knight się nie wylał, on po prostu nie mógł za dużo na tej Orii. To jest mój problem, że on po early game'ie trochę nie był w grze i to nie jest do końca wina Knighta, tylko tego, co się odpierdoliło dookoła niego. Potrzebuję tarczy. Aha. Chyba, że źle pamiętam. Co nie zawsze jest wymówką, ale w tym przypadku jest prawdziwe. Okej, pamiętasz jak mówiłem, że potrzebuje tarczy? Przypomniałem sobie, że kolega walczy w łóżniu chyba. Że ten ma w łóżnię, no. Okej, nieważne. What the fuck? Okej. Planuję. Gigabin leci po trochę. No ja bym chciał bardzo. Ja wierzę. Aha. Bin idzie po drugie MSI. Karierze. O Boże. To też jest mental swoją drogą statystyka, no. Że nie... Ja pierdolę. Ale... On bardzo mocno skraca dystans. Kurwa, bardzo mocne Demon Souls vibe. Czemu idziesz tak jest na zielono? Bo na sam koniec dnia... A, zobaczyłem, że alergia. Znam uczucia. Ze mnie się wczoraj dziewczyny śmiały w pracy, bo mówiłem im, że rozmawialiśmy właśnie o tym, że ja mam alergię. I dziewczyny się śmiały ze mnie, że powiedziałem, że bez prochów nie wychodzę z domu. Out of context oczywiście, wiadomo. To było źródło intensywnego memowania wczoraj u mnie w pracy. Domyślam się. W ogóle byłem wczoraj obiektem żartów w robocie. Ja się cieszę, że mnie jakoś to alergicznie omija. A tak poza alergią, czemu jeszcze? Bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że moja koleżanka z pracy ma taki gigantyczny kubek jak ja i właśnie rozmawialiśmy wczoraj o tym, że pijemy dużo herbaty. I zostaliśmy zapytani z Kingą, ile pijemy w ciągu dnia mniej więcej. No i ja mówię, że tak w ciągu dnia, no to piję ze 3 litry herbaty w samej pracy. No i pewnie i ze 3 dzbanki jak jestem w domu. Jeden dzbanek mam 1,7. Boże. Więc to jest około 8 litrów dziennie i po prostu nie wiem czemu dziewczyny tak bardzo rozbawiło to, że ja piję 8 litrów herbaty dziennie. No ale tak po prostu jest, no. Powiedziałbym, że nawet nie tyle, że samej herbaty, tylko że po prostu... Że w ogóle piję tyle płynów. Tak. Ja myślałem, że jak ja ze 3 litry wypiję, to jest dużo. No ja 3 litry piję w samej robocie. No to mówię, dla mnie to jest trochę niepojęte, prawda? Ale to jest kwestia też tego, że ja po prostu... A propos, Jezu, to tak data dystans, gdzie pomyślałbyś, że tego nie robi.
Ja odkąd pamiętam, to piję bardzo dużo herbaty. Bo what the fuck? To ciekawe. Moja mama jest... Dawaj, nie? To ci trochę zadało. Nie, to jest gra, wiesz. Pamiętaj. Ja wiem, ale kurwa. Come on. Ja jestem malty. Moja mama jest gigantyczną herbaciarą i odziedziczyłem to najwyraźniej. Co robisz? Woda. Gane. Nie jestem martwy. Nie, nie jestem martwy, ale to ci zadaje jakieś 80% HP. Tak. 70%. No, ja pierdolę. Chore. Mental. Absolutnie kurwa mental. Bomb. Ten atak jest tak paskudny do unikania jego. Dobra, żegnam. Klasyczny opóźniony grab. O, to może dobrze, że nie grasz w Sekiro. Znacie? O, ta gra ma graby. A, wiem, to akurat wiem, ja... Nie wiem, nie pod... Ta gra ma bardzo przyjemne graby. Jakby rozumiem, że w Sekiro są trzy typy ataków generalnie i ich się unika na różne sposoby. I nie jestem w stanie do tego przywyknąć w żaden sposób. Z tym, że niektóre graby... Savika już nie ma, więc nie potwierdzi, ale jest sobie boss w jednym z zakończeń, który ma graba. I jeżeli jesteś obok tego bossa, walczysz z nim normalnie w melee zasięgu. Przepraszam. W melee zasięgu. Mhm. I ona zdecyduje, że cię grabnie teraz. Mhm. To nawet jak odskoczysz, nawet jak zareagujesz, to prawdopodobnie cię to wesie. Więc po prostu pierdol się. I to jest bardzo przyjemne do unikania i zdrowe dla gracza i mające counter play. Aha. I wszystkie inne. Ja pierdolę. XDD. I wiesz co jest najgorsze? Że musisz tu wracać. Że nie możesz się stąd tepać. Tak, to prawda. Bo to wszystko jest na ciebie tagowane jak pojebane. A fajn. Jedne co mnie cieszy, to że ten kasybunet się nie jest pełni. I że tu jest... No na jakim cudem ty nie potrafisz wyrobić 2 litrów płynów w ciągu dnia? No znajdź sobie herbatę, która ci zasmakuje. I nigdy więcej nie będziesz potrzebować mierzyć tego, ile pijesz. Ja trochę to rozumiem. Pamiętaj, ja na przykład jestem okropnym leniem i o ile robię herbaty, to mi się nigdy nie chce jej przygotowywać. Więc... Dlatego jak byliśmy na majówce, to za każdym razem. Indziej chcesz herbatę? Chcę! Nie za każdym, tak pół na pół. No wiem. Musiałbym kupić co chwilę. Ja myję kubki na koniec dnia i też nie codziennie. Bo ja po prostu piję tyle herbaty, że mi się nie opłaca myć kubków codziennie. No jak ty pijesz 8 litrów? No ja piję, mam 2 kubki, które się składają łącznie na jakieś właśnie 1,6, 1,7 litra. Z czego jeden noszę do pracy i w pracy piję, nie wiem, 5-6 herbat, że dosłownie, wiesz, wypijam jedną i idę wstawić drugą natychmiast. I jak wracam do domu, no to wtedy jadę na 2 kubki standardowo. Więc to się składa na jakieś tam 8 litrów. No i ja najczęściej na koniec dnia, ale czasem mi się nie chce, nie ukrywam. Teraz mam na przykład upierdolone. Moja narzeczona chce mnie pobić za to, że mam upierdolony kubeczek, ale... Ona nie rozumie. Żadna kobieta nie jest w stanie zrozumieć, że nie staje się między mężczyzną i jego upierdolonym kubeczkiem. Tak samo jak... O Jezu, jak cię zdążował, paskudnie. Tak samo jak kobiety nigdy nie zrozumieją, że nie staje się między mężczyznami, a ich lekko pożółkłą poduszką. To jest więź, której nikt nie będzie w stanie nigdy zrozumieć. Nie wiem, nie mam tego problemu. Nie masz pożółkłej poduszki? Nie. Dawno nie ściągałeś poszewek. Nie, ja po prostu je regularnie piorę. Poszewki czy poduszki? Tak. Okej. Okay. Znaczy regularnie to może mocne stwierdzenie, tak? Ale... Ja poszewki piorę oczywiście, ale ten... Ale poduszki? Znaczy jeszcze zależy, co kto uznaje za regularnie, tak? Wiesz, raz do roku to też jest regularnie, to wtedy mogę powiedzieć, że tak. Nie, no u mnie to pędzę raz na jakieś 2-3 miesiące. Okej.
ważne pytanie. U nas się raczej bardziej niż się... Moi dziadkowie mają działkę, więc u nas w lato na przykład, czy w jakieś ciepłe dni jesienne, wiosenne, się po prostu bierze wszystkie pościele, zdejmuje się z nich, wiesz, poszewki i tak dalej. I to leci na przykład na 3 dni na słońce. Mhm. Dlaczego, I to jest... Dlaczego taka jest? Że 40 deksa? Jednocześnie, jak to tego używać? Chcesz? Ta broń jest całkiem broken. Wiem. To oznacza, że... Czy ja mam lewogę jakiegokolwiek? Jednego musisz mieć. Chyba masz, wiem. Masz. Widziałem, że masz. Tak, dosłownie jednego. No dobrze. To czas na wycieczkę do Renarii. I przy okazji zaraz sobie jeszcze obczaję tego, gdzie ma są B6. A ja odpowiem na pytanie przez ten czas. Czy robisz jedną herbatę w dużym dzwonku i z niego wlewasz sobie? Nie. Robię dzbanek wrzątku i wlewam sobie do 2 kubków po prostu. I te kubki się składają łącznie na właśnie ponad 1,5 litra. Tam jest 1,7 niecałe. Więc... Rozumiem, Luna. Każda wymówka jest dobra, żeby nie musieć dealować z Shinem. Rozumiem. Już widzę, gdzie... Where did he flee? Is it that to become... O Boże, najgorsze jest to, że teraz nie będę miał fajf aż tyle, ile miałem. Czyli będę musiał, przestać być fajnym magiem. A ile strength potrzebujesz? 20? Znaczy, no wiadomo, noszę sobie Sila teoretycznie, tak? Więc potrzebuję w tym nie 17. Czy ja chcę pójść po tego jebanego Scarfila? Nie, obiecałeś sobie, że nie. A nie możesz nie dawać w Arcane? Czy potrzebujesz Arcane? Nie, Arcane nie potrzebuję. No ale to i taki 7 punkt, tak? No tak. Ja wiem, Luna, że ty nie hejcisz. Bo ja po prostu memuję. Bo generalnie ten... Mógłbym dać teoretycznie tak i nosić cały czas tego Scarfila, tak? No co za hejter, pojebie mnie. Trzym się, Luna. A czy ja chcę tak dodać staty? Chcesz używać ganę włóczni, więc rozdaj sobie tak, żebyś mógł korzystać sensownie z ganę włóczni. Znaczy, no tak. To właśnie wiesz, chodzi mi o to, czy ja chcę to rozdać tak, żeby... A czy jak używasz Scarsila obecnie, to rozdaj sobie tak, żebyś ze Scarsilem miał poziomy na to. I chyba tyle. I po prostu uzupełnij je w wolnej chwili. Aha. Właduj resztę w fave. I w mind też muszę parę punktów, żeby mieć jak używać gunę. No tak. Dawaj, że tak to zadę. To jest 11 poziomów faith mniej, Boże. Also nienawidzę, kurwa, słowa sweetingu, jest tak creepy. Ja pierdolę. To, co Renala mówi. Przeraża mnie to słowo. No dobrze. Nie wiem czemu, ale brzmienie tego słowa sprawia, że dostaję tak nieprzyjemnych ciarek. To jest jeszcze inny problem? Z czym masz problem? Z tym, że nie ma Sombera 6. A no. Wiem, gdzie jest Somber 6, tylko jest kawałek stąd. I zastanawiam się, czy chcę tam jechać, czy na razie chodzić wyłącznie o 5. Jak jest przetłumaczone Liurnia of the Lakes? Chyba powiedzieć, że liurniańskie. Że co? Powiedzieć, że liurniańskie. Pojeździesz. Nie wiem. Okay. Jeziorna Liurnia, Liurnia Jezior, chujnie. Właśnie Liurnia Jezior brzmi strasznie kanciaście dla mnie. Jakby brakowało tam słowa jakiegoś, nie wiem. Liurnia wielu jezior to już jest coś, nie? Ale takie samo w sobie Liurnia Jezior, obrzydliwe. Zastanawiam się, czy ja chcę z tym poprowadzić, co się robić. Ale to pewnie bym poszedł o zwykłych Sniffing Stone'ów, które... Tak, chciałbyś poparzyć trochę, no. A, trochę zużyłem na Ghostlayers, ile? Czekaj, ile ja mam? Mogę tak, +3, +6, +9, +12, +14?
Po 14 to odpowiednich więcej plus 5 plus 6, więc też nie jest aż tak źle. Tylko musiałbym wtedy pewnie też znaleźć jakiegoś Ash of War'a. No well. Ha, ha, ha. Powiedzcie mnie proszę, gdzie jest ten nieszczęsny tunel? On jest tu. Spróbuję tego tunelu się przejść, gdzie jest sam Belek szóstka. I przy okazji zobaczę, jak to włócznią się bije. Zaraz się okaże, że ta włócznia jest absolutnie paskudna i nieużywalna. Tylko czekam. Jakiś pancerz, który... O, ten będzie fajny. I dobra, chcę zejść tutaj na wschód w miarę możliwości. Jestem. O, teraz mogę być prawdziwny zerzem z włócznią. Mhm. I chyba tędy. Jak działają ataki włóczni na koniu w ogóle? Poka. O Jezu. No dzik. Działają, powiedziałbym, że dokładnie tak, jak można by się spodziewać, że będą działać. No. A dzik. A 415? Nieźle. Całkiem decent. Znaczy wiadomo, że to w jakiejś ten, w jakąś owce zwykło, tak? No, ale altusową jednak. No, z tego. Skarapa zadaje zauważenie mniej, jeżeli w ogóle go trafiam. Skarabeusze zazwyczaj dostają parę hitów, żeby umarły. Bloodblade. Bloodblade. Ja rozumiem, rozumiem, bio. No mniej więcej. Jak to widzę, że ktoś nagle też na wychodzi ziemi. Nope. Okej, okay, to teraz... Pokaż, ile gunę zadaje. No właśnie, chcę zobaczyć, ile gunę zada. 600. O kurwa, decent. Jak na to jest ile, piątka? Tak. No to decent, chuj. A zwykły atak nie trafia, a jak trafia, to za 250. Fajen. Bardzo decent. Myślałem, że może ten, że może przy okazji będzie stagerować jakoś mocno, ale chyba nie. To nie tak. Stageruje, ale zadaje dużo i aha, bardzo szybko leci ten. To jest fajna wartość dodana. Przysięgam, ganianie się z tymi celami jest tak głupi. A może on jeszcze żyje? Nie wiem, co to. Bank. Dobra, to nam powinien być tutaj gdzieś przy ścianie, ale chyba nawet widzę, gdzie jest. Aczkolwiek przysięgam, jeżeli tam są potrzebne dwa stone soldy, to mnie popływi chyba. Masz jednego? Chyba mam jednego. Nice. Kocham, kiedy Messenger się gliczuje i wyświetla mi, wysłałeś zdjęcie zamiast faktycznych zdjęć. Pojebiemy. No dobrze, gdzie jeszcze to są bery szóstki? Ale są tam, gdzie nie chcę iść. To znaczy? Generalnie za questline rally. W sensie jakieś tam nokrony, nokstrale i tak dalej. No tak, tak. Nokstrale, Cutthroat, Forsaken Deaths. Falling Star Bissari, to tego miałem. Nie no, musi gdzieś być jak. Nie no, to wydaje mi się, że już prędzej znajdę tego. Już prędzej znajdę... Elusive Sombera 7? Nie, że prędzej znajdę... No solda. A, w ten sposób. Tak. A nie masz jakiegoś w Round Table do kupienia jeszcze? Czy wszystkie wykupiłeś? W Round Table na pewno nie, pewnie któryś z tych kupców, który że sobie się to będzie miał. Bo któryś, pamiętam, że mówiłeś, że Ostun Sordy za tyle i tyle i że drogo. Albo wtedy to było drogo. Ten chyba nie ma?
Potwierdzam. Sprawdź tego w Kaelit. Tego w Kaelit. Gdzie był ten w Kaelit to? Tu jest merchant. Bo nie wiem, czy ten... Nie pamiętam, czy ten w Kaelit nie miał, ale... Standardowo. Mogę trollować, przechodziłem tę grę raz na premierę, więc... Skoro już jestem w Kaelit, nie? Co, Sarsin? Nawet nie wiesz, jak bardzo kości. Coś chcesz, to idź. Tylko nie powinienem tego robić, ale fuj. Po prostu to... O, też wykupiłeś wszystkie? Tak. God damn it. No to co? Pomysło. O, oh, here we go. Nie, no merchanta chcę zobaczyć. Patrzę teoretycznie, matko, nie wiem, gdzie on teraz siedzi. Bo wcześniej patrz siedział w Liurni i teoretycznie wciąż mi go tam pokazuje. No to pewnie jest. Film honest letter? Mapka twierdzi. Mapka mogła się nie zaktualizować, ale w tym wypadku. Okej. Okay. To teraz pytanie, ile ich mam? Czy jest podat? Mam dwa. To samo. Kurde, szkoda, że Luna sobie poszła. To brzmi bardzo niepokojąco, kontynuuj. Bo pomyślałem sobie, że... chciałem właśnie zapytać. Chciałeś właśnie ponarzekać na Chrono Triggera? Nie! Wcale nie. Chciałem zapytać tutaj wszystkich obecnych, czy mają ochotę zostać moimi steamowymi sponsorami w zamian za nagrywanie personalizowanego hejcenia. I pomyślałem sobie, że gdyby Luna sobie nie poszła, to życzyłaby sobie, żebym wygłosił hymn pochwalny na część Chrono Triggera. What the fuck? Co? Znaczy kwestionuję tą część, której chcesz, żeby ludzie zostali twoimi sponsorami. No słuchaj, przecież jest ta stronka Cameo, gdzie tam, gdzie ludzie... Wiem. Nagrywają jakieś krótkie filmiki, w których mówią określone rzeczy za donaty. Ja bardzo często widzę, jak tam jakieś voice actorzy na przykład robią dla kogoś. Tak, voice actorzy. Yamato widziałem, że robił coś takiego. Mój Boże, ale to be fair, gdybym miał głos Yamato, to też bym zarabiał w ten sposób. No, już taki byś miał swój głos. Nie twierdzę, że mam zły, ale nie mam głosu Yamato. Yamato to jest absolutnie najlepszy głos, jaki w życiu słyszałem, więc... Nie mogę się z tym równać. A ktoś mi zarzucił ci bombko, coś czy? Unless... Nie, jeżeli ty rzucisz mu pierwszy. Taką elektryczną... O, pies. Pies. Skąd on się tu wziął? Pewnie był gdzieś za budynkiem, bo kojarzony. Zawsze jak wchodzę do tych tuneli, to mi się wydaje, że za którymś budynkiem jest pies, bo przynajmniej raz mi się to zdarzyło. Nie kojarzę psów w ogóle z jaskiniami tego typu. Nie, w tunelach potrafię być. Okej, nie pamiętałem. No dobrze, gdzie jest tu Somber? No ale słuchaj, może mógłbym przekuć swoje... to, że ludzie mnie nie lubią, w zarobki. Gdybym założył Kamiją. Mogliby mi kazać mówić, że kocham Chrono Triggera albo coś. Nie jestem przekonany, czy znalazłbyś na to chętnych, ale... Nie, już kiedyś pytałem, czy byli chętni i na razie nie było chętnych. Ale wierzę, że to stan przejściowy. I że kiedyś będę zarabiał drugą pensję z personalizowanego hejtu. To byłoby co najmniej ciekawe. Podejrzewam, że... O tak. Co?
przekazywanie pieniędzy wewnątrz budżetu gospodarstwa domowego. Doskonale. Jestem przekonany, że gdybyśmy byli odpowiednio dużym kolektywem, to dałoby radę wyciągnąć z tego parę tysięcy złotych miesięcznie. Pewnie tak. Względnie jakbyś się jakoś reklamował swoje usługi. Nie mam wystarczająco dobrego głosu, żeby reklamować swoje usługi. O, to twoja opinia. To moje skill issue przede wszystkim, chujowo wylosowałem, jak się urodziłem. To twoja opinia, a nie twoje skill issue? W sensie, ty uważasz, że mam dobry głos? Nie uważam, że masz dobry głos, to na pewno. Przecież coś tam, o nie jestem dobrą oceną do wypowiadania. Oceną. Yep. Dlaczego miałbym powiedzieć, że nie jesteś dobrą osobą do wypowiadania się? Nie jesteś biased. Bardziej kwestia, że jakoś nie wiem, nie czuję, żebym potrafił to ocenić jakoś bardziej obiektywnie. Boże święty. Pojedynie. A, ja przecież ja mogę odkawy wystarczy. Bo włócznie. O mój Boże. O! Yep. RIP. Yep. Wodę tej daje. Znaczy, ja też osobiście uważam, że się pierdolę i głupotę. Ludzie, co jest z wami nie tak? Przypominam, że było zainteresowanie ASMR twoim. No właśnie o to pytam, co jest z wami nie tak? Jaki jest wasz problem? Czy odważałeś kiedyś, że tak jak ludzie odbierają swój głos jest inny niż tak jak ty odbierasz swój głos? Znaczy ja nie uważam, że ja mam. Ja nie uważam, że ja mam zły głos, ale nigdy nie uważałem, że to jest jakiś chyba niesamowity, nie wiem, żeby móc nim pracować i robić jakiś content z jego udziałem. Ja nie mam... Ja mam wrażenie, że wy lubicie mój głos bardziej ze względu na to, jak ja mówię, niż to, że to mój głos, bo jeżeli jest jedna rzecz, którą... W kwestii wypowiadania się robię dobrze, to na pewno jest to zasób słów i generalnie umiejętność konstruowania wypowiedzi, kiedy akurat nie jestem po dwóch piwach i nie odpierdalam good talku, to zazwyczaj to lubię, no ale to po pierwsze jestem dzieckiem nauczycieli, a po drugie humanistą z wykształcenia, więc nie mogę tego nie mieć, może tak, ale... Mam wrażenie, że to wam ciągnie opinię na temat mojego głosu, niż to, że to mój głos. Przestała. Oj, to. Halo. Nie umiem tutaj znowu, prawda? Nie umrzesz. Teraz na pewno nie tanie swoje dusze pod nas. Ile ich tam miałeś za 30? Coś takie. No to na ulicy nie leży. Warto by było to zgarnąć. Nieogniegane. Yes. Ups. Beczunia. Nawet nie beczunia, tylko widziałem, że jakiś kolega to potrafi. Nie no, na beczce się zatrzymało, to dobiegane. Rozbiło beczunia. Dobrze, YOLO. Ale że bije lightning damage, a nie fire damage, to nie zdetonowałoby czuli. O mój Boże, właśnie sobie wyobraziłem, co było, jakbym tutaj w mieczem biegał. A, że bije fire damage? Miecz bije fire damage, potwierdzam. Yep. Miecz goes boom. Jeżeli myślisz, że tego nie zrobię? Nie. Podejrzewam, że po coś masz tą broń. No tak, to się śmieję po to, że akurat hejt na psy. Czemu hejcisz? Jesteś... Właśnie, bo ciebie chyba nigdy o to nie pytałem. Jesteś cat person, czy jesteś dog person? Czy nie jesteś w ogóle zwierzątka domowe person? Znaczy... Lubię jedno i drugie, przy czym mnie koty unikają, jak to tylko możliwe.
Ale koty wszystkich unikają, bo to skurwysyny matki natury. No, wiesz co, jak przyjeżdżam do domu i tam mamy kota, to kot zawsze tam do kogoś podejdzie, a mnie unika jak tylko może. Pewnie dlatego, że nie jestem domownikiem, jasne, ale... Właśnie, bo cię nie zna. Wasz kot ile cię widuje? Raz w miesiącu? Słucham. Czy jeszcze mniej? Słucham. Jeszcze mniej. Ja jak jestem w domu raz na pół roku, to jest dobrze. No właśnie. No to oczekujesz, że kot cię będzie pamiętał? Mate. Znaczy, nie tyle, że mnie będzie pamiętał, to że nie będzie ode mnie spierdalał na każdym kroku. Koty spierdają od wszystkich, kogo nie znają, więc całkiem logiczne. Ma sens. Więc to nie jest tak, że koty cię unikają, tylko koty, które uważają cię za nieznajomego, cię unikają, a to całkiem naturalne. Dajcie im moje sombery, szóstki. Do ciebie podchodzą, bo czują catgirl, więc... To normalne, że koty czują kot dziewczynki. Montez? Czemu Montez? Co tu jest do interpretacji w tej chwili? O, toż to somber, szóstka. Pogi. Wiesz co, ja nie dokończę tego, co chciałem powiedzieć. Po prostu zachowam to dla siebie, żeby nie wprowadzić nikogo w jakieś traumatyczne stany. Możesz mi napisać. Możesz mi napisać, możesz nie mówić. Ale z tym to akurat nie do mnie, tylko wręcz przeciwnie. O, nie tak wiem. Kapie. Ale tak, masz rację, to jest rzeczą. To prawda. Pojedę. Co, ty nie powaliłeś, chuj? Au. Teraz po prostu przebiegasz na drugi koniec areny i wyciągasz ganę z powrotem. Wiesz co, myślałem w początku, żeby go zdetonować, ale chyba nie mam takiej możliwości sensownej. Nie masz mieczówkowych wolnego, więc... Aha. Myślałem, że to mocniej wybucha. To nie trafiło, okej. Okay. Jakim cudem to nie trafiło? To mu spaliło kurwa wszystkie włoski dookoła kutasa. Darmową depilację mu zrobiłeś, a to nie zadało wrażeń. What do you mean? Ops. Trolle mają większy zasięg swoją drogą niż mi się wydawało. Yep. Absolutnie nienawidzę walczyć z tym, który jest na tą próbę, by the way. Bo wtedy jeszcze wszystkie bronie się od niego odbijają. No i przypomina, żeby dołożyć to palestwo w ręce. Pojebie. Często myślałem, że... To ostatnie trafiło, jest ciekawe. Że to? Że ten ostatni atak trafił. Jest bardzo ciekawe. Lokon jest, że człowiek jest. No, tak. Nie w Dark Souls 2 i CD. W DS1 też nie, ja też wejdę. Masz pobrane DS1? Nie. Tak. Bo potrzebowałbym dowodu, bo w moim doświadczeniu nigdy żadna inna gra tego nie robiła. Plus 6. No dobrze, plus 7 niestety są już w miejscach dużo mniej przyjaznych graczom. To prawda. I co ja mówię, że jak będę miał broń plus 6, to będę zwiedzał to. Leć najpierw może do tego, do Dangitera. Bo ten spragniony chłopiec potrzebuje drineczka, mam wrażenie. To i tak chyba mniej więcej z tego samego miejsca, które nie jestem miejscem. Dobra gadka. Well, nie jest to niepoprawna gadka. To prawda. Z miejsca, które nie jest tym miejscem. Brzmi zabawnie. Czemu ja straciłem HP, jak ja się tu cofnąłem? Nie straciłeś? Kazało mi, że HP mi silniejsza. Tak jakby mylonarka stracił.
bo cię Fia przytuliła i to musi załadować. Okay. Gra musi zrozumieć, że masz palon Queen Blessing za każdym razem, okay, jak się topasz. Okej. To tak to dziwnie wyglądało? 3800... Okej, czy jakakolwiek zasady? Nic nie mówię, nie ma. Chciałeś powiedzieć, że mi serce? Nie, nie. A co chciałeś powiedzieć? Nic. To brzmi, jakbyś chciał coś powiedzieć. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Jak już zacząłeś, to nie wypada nie dokończyć? Nie mów tak. Nie mów tak. Nie wykorzystuj tego, żeby wypiłem dwa piwa do przekonywania mnie, żebym mówił rzeczy, których nie chcę mówić. Wiesz co, może bym to potraktował jakkolwiek poważnie, gdybym widział, że alkohol ma na ciebie jakikolwiek wpływ. Ta, to prawda, ja... O, jak... fajne, o, jest. O Jezu, ile? Dużo. Okej. Okay. Gdyby nasza widownia grała w LoL'a, to bym podał ten przykład, ale teraz jak go podam, to tylko ty go zrozumiesz. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jak jest ten... I gdybyśmy byli postaciami w RPG-u, gdybyśmy pili alkohol, to każdy z nas po, wiesz, po skończonym drinku bądź butelce wyskakiwałyby mu jakieś tam debuffy, że wiesz, minus do koordynacji ruchowej, minus, plus do pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. U mnie po prostu wyskakuje Shin is immune. Tak. U mnie po prostu wyskakuje to. Ja dosłownie nie czułem żadnej różnicy, a wtedy też nie wypiliśmy za dużo. No nie, ostatnio ale... nawet ten grubszy wieczór, ile tam, te trzy drinki były? No cztery. Dla, znaczy trzy były ogólne i cztery dla chętnych. Mhm. Z czego ja byłem chętny na pewno. A potem jak twierdziliśmy, że ten następnego dnia trzeba szybciej, to skończyło się na jednej kolejce? Tak. Znaczy zaczęliśmy wcześniej, ale... Niezaprzeczalnie, skończyliśmy też dużo szybciej. Nie. Yep. Najwyraźniej po prostu nie potrzebujemy alkoholu, żeby się bawić tak dobrze, jak się bawimy. Prawda, o Boże, Lunet, dzięki Bogu. No to jest tak jak Humanity w DS1. Ten. Że też farmisz na ratę. W D2 też tego? W dwójce nie pamiętam, na czym się farmi Fiji, bo nie farmiłem chyba. Nigdy. Byłem dobrym graczem i nie umierałem, więc nie potrzebowałem Fiji. Na pewno nie farmiłem nigdy Fiji. Czy to był gdzieś Glaze? Taki obrazek schodzi? Chyba nie. Czy trzeba było skuty odblokowywać? O, zajebiście. Zapomniałem, że on się aguje tak szybko. Może tak rzucę najmniej śmieszny żart, który zawsze rzucam przy okazji tych przeciwników. Oh man! A Boże, ta broń jest tak szybka? No. Dziwne uczucie. Nie myślałem, że to będzie backstab. Ja też nie zdziwiłem się bardzo mocno. Godfreya's Grab. Przysięgam. Legendy głoszą, że on używa topora. Jak tylko zacząłem to mówić, to zaczął go używać. Yep. Uuu, nice. Chyba absolutny Perry King. Zgadzam się, jestem Kingiem. Dałbym ci rolę Perry King, ale już masz rolę Perry God, więc... Wiesz, to była trzecia rola, jaką dostałeś. Wiesz, to jest to nie, że powiem, że dostałem ją przy okazji Bloodborne'a albo przy okazji TS2, jedno swojego. Ty ją dostałeś dosłownie w momencie wejścia na serwer chyba, bo każdy z nas zaczynał z trzema rolami na pewno. Że Sevik miał lokalny pastor i Kajki z at home, ja miałem prezes Polskiego Towarzystwa Opinii i Dracula at home. Ty miałeś Biggest Dark Souls 1 fan i Perry God. I wszyscy mamy rolę i Ishim. Z oczywistych względów, ponieważ każdy z nas jest him, niezaprzeczalnie. I dopiero później przybywały następne, bo nas... następne już są chyba z czasów Symfonii, gdzie jest... Poczekaj. Tak, bo jest... bo sami i ty macie Travis i Gafford. Doskonale. Ja mam żywy soundboard. A później...
Później na pewno jest rola z symfonii, bo pamiętam dokładnie, że wyjeżdżaliśmy z Warszawy wtedy, jak rozmawialiśmy na ten temat. Że powiedziałeś, że w DGS 2-3 jest eunuch drybl. Jest. Nie jest to kłamstwo. Eunuch drybl. Strasznie by to rozpierdala do tej pory. Eunuch drybl. Down. Dla niewiedzących postać naprawdę nazywa się Enoch Dreber. Ale kurwa, Eunuch Dribbler to jest tak goated przeróbka. No dobrze. Jezu, zapominam zawsze jak oni są skurdysyńsko tankowaci. Wiesz, to omeny. Ja wiem, tylko w momencie kiedy masz trzy obok siebie i to nie jest jakaś bardzo endgame'owa lokacja mimo wszystko. Ano. Jest to late game'owa, ale nie end game'owa. To tak. jest to odrobinę frustrujące. Jest to lokacja po połowie gry. No tak. Zresztą, nie wiem, mi się cały czas wydaje, że Altus jest takim momentem połowy gry. Ja bym powiedział, że wejście do Leyndell jest momentem połowy gry, gdzie Shining Grounds już są pop. Jakby inaczej. Mam wrażenie, że twórcy założyli, że Shining Grounds przechodzisz po skończeniu Leyndell. O Boże. Tak to czuję przynajmniej. Zajebienie. Noooo! Nie zauważyłem, że tam jeszcze ten drugi był. I nie będę kłamał, ten lightning speed zadaje mniej niż przystępny się zdawał. On skaluje ekskluzywnie z Dexa chyba. Z Dexa i z poziomu broni, tak, no ale to no. Praktycznie każda ten. Każda to jak na to, że masz minimalnego Dexa tak naprawdę, bo masz tylko, żeby nosić tę broń. To on nie bije mało. Znaczy minimalnego 40 Dexa to jest oto. Znaczy no minimalnego do noszenia broni, więc wiesz. A zakładam, że weapon arty uznajemy za relatywne. Bardzo dziwnie to powiedziałem, ale zakładam, że rozumiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co ci chodzi, ale się z tym nie zgadzam. Że bo mam na myśli, że skalowanie tego weapon arta będzie, wiesz, trochę inne niż niż wiesz, softcapy statystyk, nie? Znaczy, wydaje mi się, że nie. Ale, znaczy, mogę pierdolić głupoty oczywiście, ale tak bym to rozumiał, że to jest coś takiego, że skoro broń wymaga, nie wiem, 40 dexa, to że będzie skalować lepiej nawet po softcapie statystyk dla postaci. O, może tak. Przy czym softcapem z Elden Ringu pojebie mnie. To są też jednak nieco inne, tak? Nie no, jasne. Bo taki softcap zazwyczaj to jest chyba 50? Tak, w Eldenie są... 67-50 dexa chyba, rozmawialiśmy o tym. Znaczy nie, ja pamiętam, że jak to sprawdzałem, to już to jest zależne od infuza, od broni, etc., od wszystkiego, kurwa. Tak. Gdziekolwiek między 40 a 60. Tak, dlatego mówię, że dla postaci jakby, że wiesz, że gains statystyk postaci są różne. To wydaje mi się, że to jest 60-40 dla Elden Ringa? 60-50 dla Elden Ringa, 60-40 dla DS3. Czy tam 50-40? 60-50 chyba jest dla Elden Ringa. Tu jest jeszcze kolega, chyba, że nie pery. Dlatego też ja zawsze mam wrażenie, że Elden Ring powinien mieć dużo więcej poziomów niż ma. Tak, zgadzam bo się. Bo kończysz grę mniej więcej na 120, 130? 130 jakoś, no 130, 140 zazwyczaj. Dobrze. 135-140 jakoś kończysz grę. Przy czym tak powinieneś mieć 60 vigor, gdzieś 30 w mind. 50 vigor. 30 w staminę. 60 vigor? Znaczy 60 to jest ten nie twardy cap, ale taki, że potem już się kompletnie nie opłaca. No właśnie, de facto hard cap.
No, bo nie wiem, jak to nazwać inaczej. Midcap, skoro jest soft. To chyba jest hardcap. Znaczy no, hardcap to wiadomo, że jest 99, ale ten, ale wiadomo, o co chodzi. Znaczy zazwyczaj mam wrażenie, że w Southach się to różnia, że ten... Że hardcap i zupełny max. Tak, że hardcap to jest ten, gdzie... No to hardcap to jest 40, 50 w takim razie. 60. A, czyli po 60 się dostaje opłacę. Wigoru 60. Okej. Okay. A to nie wiedziałem. Myślałem, że 50. A? Nie, nie, ja miałem 50, a 60 jeszcze dostajesz w miarę rozsądnie dużo. Okay. Przy strength w dex jest 60-50. Od 60 dostajesz już naprawdę bardzo znikamy smaking 7, nice. Mm-hmm. Okej. Jasne. To nie wiedziałem. Myślałem, że jest 50. Imbifera się cofnąłem, błagam powiedzieć, że się nie cofnąłem. Co tu jest? Możesz sobie skrót chyba otworzyć? Jest to, amen. Tak, bo tylko nie wiem, czy jak otworzę skrót, czy kolega mi się nie wpierdoli, no twarz. Znaczy zagroję się, ale możesz wrócić tam na dół chyba. No właśnie, nie wiem, czy znaczy, najpierw go zabić. A chcesz w ogóle go zabijać? Dla mnie play jest taki, że otwierasz dźwigienkę, zbierasz przedmiot i wpierdolasz się na dół z powrotem. A, bo tej inwenty nie było? Tylko nie wiem. Nie wiem. Czekaj, on mnie nie zauważy. Mhm. Clueless. Yep. Shadow bait. Zgadzam się, był to bait. To był bait zdecydowanie. Mam wątpliwości co do tej części shadow, ale na pewno był to bait. No dobrze, nara. Imbi to... Czemu się to zmieści? Tak. Niedobrze. Jest to zgoła nieoptymalne. Zgadzam się. Delikatnie mówiąc. Wydaje mi się, że ja tu gdzieś jeszcze mogłem przejść, ale nie jestem pewien. No zastanawiam się, gdzie są te rury, do których możesz wejść. Nie, one są pod koniec lokacji. Znaczy to wiem, ale po prostu zastanawiam się, jak daleko stąd masz do nich. Gdybyś chciał jakoś optymalnie tam przebiec. Ja umiem ręce na skórę. I jeżeli weź zrobisz go ze zbiegu, to raczej nie. No dobrze. To ja tutaj wrócę z powrotem na górę i nie wiem, czy to mi tylko wydaje. Bo wracam do nie da się wrócić. Nie da się wrócić z powrotem. Zawsze się wraca z powrotem. Well, jest to prawda. Co ty mówisz? Taki. Ty robisz jakiś taki błąd, który mnie strasznie raził, pamiętam i nie pamiętam, co to było. Co to było? Cofać się do tyłu? Nie mówisz cofać się do tyłu. Czy to... Nie, to Sevik robi błąd, że półtora godziny i mam ochotę go udusić za to. Ale to nie ty. Nie pamiętam jaki... Bo pamiętam, że Sevik ma jakiś błąd i ty masz jakiś błąd, za który mam ochotę was pobić. Ale tylko Sevikowy pamiętam. Nie, bo czekaj, tutaj na górę to jest wejście do tej lokacji. Tak, na dole jest Grace przy tych drzwiach, które sobie otworzyłeś po lewej. Czekaj, bo to jest na pewno Grace, ja go... Czy ja chcę przeniesieć? Tak. Najwyraźniej. DS2 by ci nie pozwoliło, by the way. Wyobraź sobie nie... Znaczy nie, wydaje mi się, żebym usiadł, ale... bym natychmiast stał. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak swoją drogą, a propos hejcenia tego typu, D3 by ci nie pozwoliło. A, no. O kurwa. Być może, to prawda. W D3 masz dosłownie wyłączone ogniska. Tak. No. Tak. Pytałbym, czy mam jakiś problem, tylko... nie... Czy jest dużo błędów, które mnie razi, to na pewno, ale... Nie wiem, pamiętam, że ty robiłeś jakiś... Że i Sevik i ty robiliście po jednym takim błędzie, który mnie strasznie wyprowadzał z równowagi i... No mi się... Sevika pamiętam, co było u ciebie, nie? Mi się kojarzy głównie to, co powiedziałem. A Boże, szczury. Ale ty nie mówisz cofać się do tyłu. Zdarza mi się. To nie zanotowałem, żebyś przy mnie tak powiedział, bo zwróciłbym na to uwagę. O, chyba. Pyliło się zabić tego szczura, co?
spell. Ja pierdolę. Revenge of the rats. Them rat, also. Tak. Za cholerę sobie nie przypomnę co było, bo wiem, że... Wiem, że błąd, który robi Sevik, to jest, że Sevik mówi półtora godziny zamiast półtorej godziny. Mam ochotę go ubić za to za każdym razem, jak to słyszę. Ale co ty mówisz? To za cholerę nie pamiętam. Wiem, że jest coś, co ja nawet specjalnie przekomarzałem, ale już nie pamiętam, co to było. Co robiłeś? Że ty mnie poprawiałeś i jeszcze specjalnie mówiłem na odwrót. Tak, wiem, ale powiedziałeś to w najgorszym możliwym. Nie tak się używa tego słowa. Wiem. A to pan. Udziósł ile? Rat. Witamy w endgame'owych lokacjach. Tak, kiedy szczurasy zdejmują ci 1/5 HP. Jesus. By the way, nie mogłem się przerzucić za panem na tego drugiego szczura. Próbowałem jakieś 15 razy. To ciekawe. Za cholerę sobie nie przypomnę. A ja też nie kojarzę w tej chwili, to ci mogło chodzić. Bo dla ciebie to naturalne, bo nie... Jesteś przyzwyczajony do tego, jak Sevik do półtora godziny. Pamiętam, nawet pamiętam miejsce, w którym byliśmy, jak to powiedziałeś, tylko nie przypomnę sobie, co to było. Że wy siedzieliście w pokoju ten z Sevikiem, a ja byłem w kuchni i robiłem herbatę. I usłyszałem to z drugiego pokoju. Od was z pokoju. I powiedziałem, poprawiłem cię i zakończyłem tą wypowiedź, że jebany analfabeto. Nie pamiętam, co to było. To też nie pamiętam, tak nie będzie. O, nie można partowować czorów. Pamiętam, że powiedziałeś, wiesz, z błędem, ja powiedziałem dobrze i jebany analfabeto, zakończyłem to zdanie. I nie pamiętam, co to było. Oho, zaczyna się. Coś było za nimi, z tego pamiętam. Coś na pewno. Tak, Owen, kurwa. Nie wiem, czy Dungeter to nie był. Dungeter jest na pewno za zamkniętą bramką. Do której nie mam klucza XDD. XDD. Więc nie dziwię się, że jest dokładnie tutaj. Jako osoba pracująca z językiem na co dzień powinieneś się posługiwać językiem polskim w stopniu... Podoba mi się, że twierdzisz, że posługuje się językiem polskim, znaczy, tak, polskim na co dzień. Ostatnio roboty tłumaczeniowe miałem półtora roku temu. Właściwie... Okej, ale niezaprzeczalnie jesteś z zawodu między innymi tłumaczem. Nie mogę zaprzeczać. No właśnie, więc... Ich tu trochę jest. Yep. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Ja umrę, jak wpadnę. Też tak, jak nie wpadnę, też umrę. Jak ty spadniesz, to też nie masz wielkiego wyboru. I tak wpadłem. To jest ten moment, kiedy naprawdę człowiek ma ochotę zrobić sobie respeka na zasadzie dobadajcie moje 40 siły, 40 staminy. Exquisite. Bo tak jak mówiłem wcześniej, w Elden Ringu czuć to, że masz ten. Że masz armor. Mhm. A tutaj czuję, że chodzę ze Skarsinem. A Boże, i znowu te szczurasy. Rat. Czemu ja się tak nie mogę zmieniać z Lokonem? Jezu! O Jezus. Teraz zauważyłem, jak bardzo paskudne to było, jak ci Lokon zszedł zupełnie. Dotarłem do momentu, kiedy żałuję swoich wyborów życiowych sprzed paru tygodni, slash dni, slash nawet z dzisiaj, bo byłem w sklepie. Czy ja chcę wiedzieć? Wypiłbym trzecie piwo, ale już go nie ma. O Boże, czy ty wiesz, to oni dostają? Od ognia? Tyle co nic. Jest. A to ich słabość. Yep. Niekorzystnie. Jest to zgoła nieoptymalne, zgadzam się. Może troszkę.
Nie no, jestem ja, że powiem, że to jest teraz ani teraz. Czy jak przykucniesz, to będziesz w stanie ominąć rączki? Okej, jak to zrobisz, to na pewno nie. Może chociaż dużą ominiesz? Znaczy, to be fair. Sama duża to nie jest problem. Clueless. Pamiętasz, że nie zadajesz teraz obrażeń od ognia? Tak? Nie zadaję? No co, chciałem dokończyć, że na broni, ale... Oczywiście. To mnie trafi, prawda? Nie. Ten pocisk tak powoli leci, że nie... What? Excuse me? Pojawi mnie. A, więc stało się to, że ten pocisk leci tak powoli, że uniknąłeś go i się w niego wrolowałeś. O ja pierdolę. A, tak, aż to jest niedojebana. Na szczęście tylko czasem. Ja pierdolę, nigdy czegoś takiego nie widziałem, what the heck? Przecież ja myślałem, że on zniknie chwilę potem, jak... No ja też! Ja myślałem, że... Wiesz, bo ty byłeś przy ścianie, ja myślałem, że on po prostu puknie w ścianę i tyle. Mhm. What the heck? LMAO. L to the M to the A to the O. Dobra, gadka, na co cię widzę? Kurwa, ja pierdolę, kurwa. No, brzmi jak ja. To, że jest bez spacji, jest piękne. O, czy to runark? Czy po prostu jakieś gówno? Nie, runark to był na fioletowo. O, jednak nie. Runark się świeci na fioletowo. A no tak. Wow. Zapominam zawsze, że ten ring ma tiery przedmiotów do podnoszenia. No. Że widać, w sensie, jak podnosisz przedmiot określonej rangi. A widać, jak podnosisz arterialitę? A za każdym jebanym razem? Jep. Tutaj nie mogę się teraz kolejny wyjebać na tym samym, prawda? Nie możesz, zgadzam się. Czy masz jakąś określony czas, kiedy chcesz skończyć? No czy... tyle. Okej, okay, to w takim razie daj mi za 10 minut, zrobię sobie coś do jedzenia, bo jestem trochę głodny. Spoko. Byryby. No dobrze, zróbmy to jeszcze raz, tylko że lepiej. Powiedziałem lepiej. A, ja wiem, ale... Au. No! Ile można? Jezu! Ile można łykać flaszkę? Jesus fucking guys. Czekam, aż ktoś to z kontekstu wyrwie. No i teraz kolega się rano będzie stawiał, prawda? Dobra, olewam te szczury. Po prostu je olewam. Tak, a mnie dzisiaj tak kompletnie memuje momentami. Dajcie mi chociaż moje dony stratę.
Nie no, jeszcze aż tak to nie. Ale nie ma. Czemu on się nie pali? Czemu on się znowu nie pali? To jebie mnie. Jesus. O mój Boże, to są B7. Zamknięte. Jest to dęgi. Znaki zapytania? Dobra, to przynajmniej wiem, że on tutaj jest. No nie pamiętam, gdzie był klucz, czy on... A to nie tak, że on mi dawał klucz, prawda? Prawda? Aż pójdę z nim zagadać, bo już mam jednego... Acid Bedkelsa. Więc to nie zaszkodzić, na pewno nie zaszkodzi. Na przykład, jak już to jest sensorium lepsze tego, bańka. Halo. Powinienem był najpierw z nim zagadać i wtedy by to wyszło dużo lepiej. O, albo mógłbym go od razu uwolnić. A skąd już tu jestem? Just lay out your hands. Tam badek siódemeczka. I chcę wrócić do Leyndell. To jest ognisko... Underground. Get outside. Pytanie, czy ta ręka się zespawnowała. Powiecie, że ta ręka się nie zespawnowała, będzie mi smutno. No i tak tam przebiegnę po prostu na Hama. Po prostu się zastanawiam. Przestań mnie gonić. Nie chcesz mnie gonić. Ciekawe, ile się moje obrażenia zmieniły. Trochę na pewno. Nie jestem pewien, czy zauważalnie, ale trochę na pewno. Czekaj, zobaczysz, ta ręka się planuje. Mam szczerą nadzieję, że nie. Zobaczmy. A jeżeli tak, to czy da się ją po prostu jakoś ominąć bokiem? Bo jeżeli się zespawnowała, to nie będę jej bił, bo nie, to na pewno. Ja ona tu leży, to ja jej nie biję. Ja jej zdecydowanie kategorycznie nie biję. Chyba, że... Ona... Zaraz... wyjdzie, jak ja będę próbował przejść do... O Jezu! Należy zaprzestać przyjaciela. A tak? Ładnie, nie rozumiem. Czy ja mogę ją olać? Mogę ją olać, doskonale. Open up. Nie wiem, czy tutaj tankuj, co trochę... Gdzie on jest? Gdzie jest Ferocious Dunk Eater? Halo? To daje już trochę więcej, to na pewno. Od czego zależy, czy ja go podpalam, czy nie? Bo nie rozumiem chyba. Źle staje.
weź. Idzieli. Anyway, Dankita tutaj nie ma. Chyba, że jestem ślepy. Co na to Wiki twierdzi? Zobaczmy. Czemu go tu nie ma? Czy on nie powinien tu być? Chyba, że to nie to? Nie no, ale wiadomości sugeruje, że on powinien tu być. Chyba nie rozumiem. Chyba coś złego się dzieje. Mój egzemplarz jest zdezynalizowany. Zobaczę, czy on teraz tam się jakoś pokazał. Bo teoretycznie go uwolniłem. I zobaczę, co on mi teraz powie. Hello. No. You have fucking sorely. It was a brief hour unstrapped in. I can kill you in the pox. Go and unstrapped in this. I can kill in the pox. Ah. Patrz, to blokowuje więcej niż jedne drzwi? Nie no. Tylko tamte. He? Chyba nie rozumiem. Powiem tak, idę tam ostatni raz. Jeżeli go tam nie ma, to... Bardzo mocno kwestionuję, co się dzieje z tą grą. Na pewno nie może być tak, że znowu go tam nie będzie, prawda? 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 A to tyle dziwne, że ja nawet otworzyłem te drzwi, więc to powinno się liczyć z automatu jako uwolnienie go, więc... Dziwne cholerstwo. No bo też nie ma raczej możliwości, żeby to były nie te drzwi. O, teraz to jest. Słuchajcie, ja może zabiję to łapsko, żeby ono mi przypadnie nie zagadzało Dangitera. Jakby na przykład rzucił tym swoim śmiesznym. O Jezu! A mnie dał puchawę? Właśnie tego się trochę boję. Że ta fioletowa kulka poleci na Dankitera. No dobrze. Nie wiem, to ja po prostu nie zrobiłem całego dialogu z Dangiterem za pierwszym razem, czy diabeł? Ważne, że teraz wyszło. A, dajcie interczepys. Jestem. Halo, miałem drobne komplikacje. Okej. Okay. Bo Dangitera tutaj nie było jak pierwszy raz przeszedłem. A, okej. Okay. Nie, dialogu nie skończyłeś? Chyba tak. Kiedy ja mogę dać tą... podka? Tą podka, tak? Wiem. Nie wiem. Tak.
szybki Google. O mój Boże. Ja muszę sobie jego questa im przerobić. Nie, ja nie chcę, panie różowy. Dobra, wybacz. No dobrze. A to wróćmy do round table'a. Przecież ja chciałem powiedzieć do Firelinka. Za dużo to jeszcze. Ta, bo DS1 to też prawda. Altfire next, come to the outer mode. Outer mode to jest... gdzieś... O nie, czyli musisz uśmiercić tego... naszego ulubionego Szkota. Albo tu, albo tu. Gdzieś przy fosie, no. To właśnie przy której fosie? To jest zewnętrznej, jak nazwa outer wskazuje. Znaczy właśnie chodzi mi o to, czy z tej strony, czy z tej strony o tym chodzi. Raczej z tej dalszej od murów. Tylko czy tutaj była winda, czy to nie była windy? Nie, czekaj, tu jest tunel. To... tu była sana. No dobrze, teraz tylko znaleźć kolegę. On był przy jakimś zbiorniku wodnym właśnie. Zbiorników wodnych tutaj trochę dużo, biorąc pod uwagę, że mowa o fosie. Mhm. Tak, gadamy. Myślałem, że dziadne. Ale przy okazji, jak cię nie było, to znalazłem Sumberkę 7, to sobie włócznie ulepszyłem. O, nice. Fajn, fajn. Podoba mi się. Nie spotkałem go do tej pory. Więc wydaje mi się, że może nie być tutaj po drugiej stronie. Tak przynajmniej by logika nakazywała. O jest. Wcześniej myślałem, że wpadnę z powrotem na dół. Pokaż mapkę. Właśnie. Wiki twierdzi, że na tym odizolowanym... O właśnie, tu. Aha. Wiki tak twierdzi, więc... O tak, Wiki twierdzi, nigdy mnie nie zawiodło? Czy ja mam rolę na Discordzie już Wiki twierdzi? Tak, mam, okej. Nie mogę sobie odgadać, więc nie mogę sobie dodać. A mi możesz zrobić Wiki twierdzi dwa elektryczne bugalo? Bez przesady. Czekaj, to... Wiesz, chcę, żeby te role actually miały jakieś powiązanie z rzeczywistością. Słuchaj, jak nie chcę nimi spamować. Jak odpowiednio dużo, będziesz robił wiki twierdzi. Każda rola ma jakieś powiązanie z jakimś rzeczywistym wydarzeniem. Chyba to brzmi, jakby to były jakieś dosłownie historyczne, epokowe momenty. Trochę są. Nie, no wiem, po prostu wiesz, bardziej jak ktoś kierował naprawdę zmieniającego historii w ogóle, że w ten deseń. Chyba tylko jeden jest taki, który nie jest, że po prostu to jest wasz permanentny stan, a mój nie i dlatego się z was śmieje. Który? Bo przecież jest rola Switch User XDD. A. No, wtedy jestem Switch User. Behold, dog. Dog, o dog. Blessed. O. A patrz, kolega. Tybet, no. A ty na ten krabę, no? Great Limbus Physical. O, przecież słyszałem o Zaniterze.
i chciałbym go spotkać. Like, click that. No. Domyślam się, że moim zadaniem nie jest paść tam. Nie? Czas przejechać w drugą stronę? Yes. No on tu zaraz inwajduje. No właśnie... Pamiętaj, ja dlatego tutaj jeżdżę na koniu, bo... Jakbym nie miał zinwajdować, to... Well. To byś musiał zsiąść. Mhm. Tak. A jednocześnie nigdzie mnie tu nie wyrzuciło i dlatego się niepokoję. Może po reloadzie. Czemu jest takie brzydkie rzeczy? Bo to standardowy FromSoft moment by był? Złoty rum. Albo jeszcze lepiej, że muszę mieć jakieś seed bez KS-a. Żeby aż to pojawiło. Jednego masz, to wystarczy. A to nie jest tak, że ja mu go daję? Nie wiem. Znaczy, dajesz mu, ale chyba jeszcze nie teraz. A ci jedne. A musisz zreloadować, żeby ten, żeby Bogart umarł. Zreloadować na tym całą lokację, czy... Safe quitnąć. Zawsze się zastanawiam, na ile safe quit na takie rzeczy pomaga. Bo no to my... Właśnie wydaje mi się, że trzeba zrobić pełen ten. Pełen reload jako, że przenieść się ogniskiem? Znaczy, to zobaczmy, ma taki sam efekt. To zobaczmy. Mówisz? Ho. Może nie wyczerpałeś dialogu? Nie wiem. Wyczerpałem. No dobrze, kapitan Rampart. Czekaj, kapitan Rampart to nie będzie dobry pomysł. Chociaż nie, to może być dobry pomysł, bo to nie jest to ognisko, o którym myślałem. To stąd jest okej. Okay. Czy ja tu mogę wsiąść na konie? Mogę wsiąść na konie, doskonale. Teraz mnie tak chodzi, żeby tutaj coś zaskoczyć. Ja sam mi przypomina, jak ogrywałem Finala 7 Rebirtha. To tak mnie denerwowało, że masz praktycznie sztywno oskryptowane, gdzie możesz spać, a gdzie nie. Wolałbym, żeby to zrobili takie w Xenoblade'ach, że możesz sobie spać, ale na przykład to HP stracisz. A nie, że nie, tutaj masz dwa mety, więc już jak spadniesz, to się zabije, a na to nie możemy pozwolić. Przypomnę mi się, że to, że to brzmi nieoptymalnie. No, to wsiadam nie jest. Żarówka w reflektorze. A, w aucie, okej. No ja pamiętam, że ja u siebie wymieniałem żarówki i nie było to jakieś specjalnie trudne, jeszcze w Ibizie. Nie, na pewno nie było to jakieś giga trudne. O, to on teraz jak zreloadujesz, to on będzie inwajdował raczej. Bo Bogart powiedział, że... On tu gdzieś bywa w okolicy. Jezu, o chuj chodzi z tym lokonem dzisiaj? Nie. O Jezu! Zapomniałem, że to Devlight Cycat? Chcę w jakim sensie jesteś specjalny? Ja się w piątach korzystam na pewno lepiej niż z tego Zelda. Przy czym poprzeczka nie była zawieszona wysoko, biorąc pod uwagę Weapon Art i KD. True. Weapon Art, Ash of War, wszyscy wiemy, o co chodzi. Zreloaduj teraz lokację, bo... Mary Caskets. You must be hungry. Cieszy mnie, że w ogóle FromSoft zatrudnia bardzo aktorów z bardzo różnymi akcentami i bardzo, bardzo to lubię.
Właśnie mam. Tak samo jak bardzo się cieszę, że na przykład w FF7 Rebirth Kate Sith ma szkocki akcent. Uwaga, powoli tak to w FF7 gdzieś widziałem, że podobno Reno jest bardzo mało w Rebirthie przez to, że japoński Wojtek tak to nie żyje. No tak, bo... I praktycznie każda kwestia była wykorzystana już z tych wcześniej nagranych? Tak, bo mój Goat nie żyje od... Poczekaj, bo dobrze pamiętam, że jego Keiji Fujiwara dubbingował? Tak. To tak. Mój Goat voice, mój ulubiony voice actor ever. Bierz się za Otowarer Mono Tanto Tagaga. O, okej. Okay. W sensie w drugiej i trzeciej części, bo w pierwszej jest inny to tak, ale ten, ale... No, ale no dobrze, zachęciłeś mnie. Doskonale. Ja jestem gigantycznym fanboyem Fujiwary. Rip to the goat, to the absolute fucking goat. No, but... No... No. Nie. I don't know. No. Moja ulubiona postać w tej grze. Invaded by Dung Eater. Czy mogę się zlokować? Below some downs. Oho, tak. Autistic screeching został odpalony. Powiedzmy, że krab to nie jest to, na co chciałem popaść. Jeżeli myślisz, że nie będę tego całego odcieku zamylić. Okej, okay, jak teraz może to wejść, nieważne. Nie będę tego cukrzył. Mam nadgę na szybę. Ała! On mi wydaje dużo więcej niż myślałem. Co to za Anker? Pojadę. To atakuje dużo lepiej niż myślałem. Shriek of Milos. To trakuje. Jest dosłownie odwrócony o plecami do tego krawa i tak go jebłeś. Nigdy dalej. A bardzo on się leczy? Ty chuju. Coś potrafi się leczyć. Ale jak to przeciwnik może robić to co ja? Gasp. Za każdym razem. Wiesz co? Pierdolecie. Paruję go. Do interze. Zastanawiam się czy się da w ogóle. Da się, tylko pamiętaj, że jego mocne mają delay, bo po tym jak używasz koponarta na tej broni, mocne się zamieniają w charge. Au. No! Pojebie mnie. Z tym, że tej bane ważki nie biją. A, komary cię memują. Wiele. Zdrowy counter damage, jak to na włóczniach? Nie, to bardziej kwestia, że ten to ogólnie riposte. Ty mu zadałeś 1000 damage, ale nie jest normalne. Po zadawałem podobne obrażenia, było na plus 5. Aj. A czy kosy też nie mają bonusu do riposte? Nie. Zresztą nie wiem, czy... Czej. Crit casto. What? Like fucking excuse me? Daję sobie tego śmiesznego zapasną wymianę. Nice. Okay. Dobra, ja pamiętam, że mi zeszło całkiem szybko, aczkolwiek też żarówki w Seatach są dosyć intuicyjne. Wyłączając tylne, w których musisz zdjąć dosłownie całą musisz wyjąć dosłownie całą lampę z samochodu, żeby wymienić żarówkę. Tylnie? O, to jest to. Ja nie mówiłem tylnie. Nie? Nie, ja mówiłem, że... Ja wiem, że to jest rzeczą. Okej. Ale że... W sensie, że ludzie tak mówią, ale... Mnie akurat tego nauczono na studiach, że tak mówię. Okej, jasne. Czy ja teraz muszę iść do niego w ten?
Chyba jeszcze raz go musisz odwiedzić tam w więźniu tak zwanym. Wiesz co, na wszelki wypadek zajdę tutaj jeszcze raz i zobaczę. To ma sens. Biorąc pod uwagę, jak dobrze mi taka dzisiaj reloaduje. Myślisz bardzo lubić Persona 3 Reload? Okej, w ogóle go tu nie ma, doskonale. Zagadaj z Rodriką, bo ona cię, no ona cię na pewno przed nim ostrzega w pewnym momencie. Ostrzega mnie, jak drzwi się otwierają tutaj. Raz pierwszy. Tak. I już to robię chyba. Okej. Dungita. Teoretycznie mógłbym skoczyć po broń plus 9. Ja pamiętam, jak bardzo mi się zrobiło ciepło na serduszku, jak właśnie pogadałem z Roderiką na temat tego. Na temat Dungitera pierwszy raz. Takie, she actually cares. I know you're strong, but... Właśnie to zdanie, że I know you're strong, but please. To strasznie mnie urzekło. Ale bardzo, proszę. Bardzo lubię Roderikę. Ale proszę, właśnie nie wypierdol. Mniej więcej. Jezu, czemu ja nie ma Gami w Elden Ringu, jest taki pracujący? Wiesz, wiem, że jesteś silny, ale nie pchaj się na pewną śmierć. Fajne, urocze, lubię. Bardzo, bardzo polubiłem Roderickę po swoim przejściu. Rodericka to jedna z tych nielicznych postaci, które są kompletnie sympatyczne i którym nic się nie dzieje złego. Tak! I właśnie jej się nic złego nie dzieje, to jest rzadkość w tej serii. Jeżeli miałbym połączyć te dwie cechy, to nie wiem, czy znalazłbym inną taką postać w Eldenie? W Eldenie? Chyba nie. Bo albo ktoś nie jest miły, albo dzieją mu się złe rzeczy. Właśnie taka Rani na przykład, nie dzieją jej się złe rzeczy, ale nie jest też zbyt miła. Yes. No dobrze. Yes. I teraz, żeby mieć jego prochy, muszę do Sołowica iść? Chyba ja. No dobrze. Znaczy, nie wiem czy prochy, ale na pewno jego samona dostaniesz. Znaczy no, prochy jako ten, jako samona, o to mi chodziło. A, że spirit, no tak, bo to są spirit ashes. Prochy kojarzę z DS3 i z tym, co tak. Eldenie się nazywa Belbering. No tutaj to właśnie wszystko są Belberingi. Tak. Tyle wilków. Foreshadowing. Słuchaj, wystarczy, że nie będziesz wracał tutaj. Dosłownie nigdy. To prawda. Chuj, że musisz, bo sidequest. Jeżeli to sidequest, to nie musisz. A mi to przykład, jeżeli zgarniesz Dark Moon Greatsword, to teoretycznie nie aż po to, żeby tutaj wracać. I guess. Czy serowis? Tak, o co chodzi? Tak, to Nefeli wbija, oczywiście. Tak, dokładnie. A co tam? Jakiś problem? Okay, about Nefeli. Truly. Ja trzech Nefeli, tak. Podoba mi się, jak sprzeczne są te kwestie. Finger Maiden Terrorina albo Jared White. Daj mi Terrorina. Mogę dać Conspectus Scroll. Nie, żeby czary były jakieś bardzo przydatne. Właśnie nie, żebyś planował używać. Magami grałem chyba najwięcej w Elden Ringa, w sensie takimi pod Inta. O Jezu, zgubił mi się marker, nie! Gasp, tylko nie to. Nie, to jest akurat niejednocześnie złe, bo nigdy nie pamiętam, gdzie jest zejście do tej dziury z serwisa. Ono nie jest za ścianą w jego wieży? Nie. Okej. Ono jest gdzieś w tych ruinach. Nigdy tam nie byłem, więc nie wiem. Ja ostatnio dzisiaj na Steamie je zdążyłem odkryć i już nie pamiętam, gdzie on dokładnie jest. Dobra, jest tutaj. Nice.
A cóż to? Fałszywa selen. A cóż to? Blow są tą gita. Reload? Siedaj nad. A bo on chyba dopiero potem ci je sprzedaje. Right. Że dopiero potem masz wybór tych papetów. Aha. Tak, musisz zebrać trochę tych shardów. Chyba. Nie wiem. A czekaj, ile w ogóle mam tych? Nie robiłem tego questa. Ile w ogóle mam? Okej, mam 300 Blade Shard, więc tak mam za mało, żeby obecnie. A musisz mu dać ile? 5? 5. Żeby dunk i teraz sobie wziąć. Wiesz na czym, wiesz na czym polega największy problem? Że nie masz gdzie ich zdobyć? Że ja wiem, gdzie jest ich najwięcej. Pod ziemią? Nie. W questie Rani. Tutaj. Yep. A tak to zazwyczaj one są poukrywane jakoś tak na krawędziach mapy, gdzie są te wielkie czary. Aha. I jeżeli myślisz, że ja pamiętam, gdzie to jest, to po moim kurwa trupie. Ja też nie. Mówię, ja grałem w tę grę ostatnio 2 lata temu. Okej, gra mi sugeruje, że powinienem zreloadować te pojedyny. Told you. Znaczy nie. Muszę zreloadować i kupić ten. Kupić drugą lalkę. Nie tą tego. Nie Dunkitera. Mhm. W ogóle ja za pierwszym razem nie robiłem questa Celulita. Co jest dość logiczne, biorąc pod uwagę, jak łatwo jest go zablokować. Bo wystarczy, że oddasz ten przedmiot poszedłem do questa Rani. Rani. I dopiero potem się dowiedziałem, że on daje chyba najsilniejszy charm dla magów. O, really? Bo on daje też pokroju 15% więcej magicznych barzeń też chyba. Jesus. Bo to jest swój stopień charmu. Ja w ogóle nie miałem okazji robić Solowica. No właśnie, ja nie powiem, że nie miałem okazji. Study says, hey, what do I mean? Zajebię mnie. Przeczytajmy po kolei, co twierdzi Wiki. After buying a second puppet. Wiki twierdzi XDD. No właśnie, zastanawiam się, gdzie się kupuje te... Gdzie się kupuje jego lalki? O, czy to się kupuje jednak tam, w tamtym regionie? Wyjebie mnie zaraz. Bo mam wrażenie, że ostatnio jak próbowałem, to nie miałem możliwości tam, kupienia niczego. Może dlatego, że nie zrezygnowałem. Nie zdziwię się. Być może. Ale jeszcze tylko kocham tego. Każda gra tak robi. Znaczy każda gra z Ubisoftu tak robi? No tak, to mam na myśli. I o każdej mogę powiedzieć to samo, że tak samo mocno w nich to kocham. Tak samo hejca? Mniej więcej. Nie no, to jest tak paskudne. Jakby rozumiem, z czego to wynika, że wiesz, że powinieneś robić to tak, powiedzmy, robisz jeden krok, idziesz sobie gdzieś tam... Epizodycznie, no. A nie, że po kolei robisz wszystko naraz? Ja, gdzie to się kupowało rzeczy? O tak, moje ulubione. Time for the handing and then off your head. Kocham system wiadomości w tych grach. Tak, nigdy mi się nie znudzi. Przezabawne. Kliczę, tu jestem. Jezu. Bo ja mam wrażenie, że to gdzieś tutaj się właśnie kupowało, ale... Ta jedna wiadomość świeci się wyjątkowo jasno. Ogólnie wszystkie te... Chrome software'y się świecą dużo mocniej.
Elge, Lord. Fold, Knight. Właśnie to pisałem. Popływi mnie teraz. Bo ja naprawdę bym poszedł tutaj zrobić Quetlane Rani, ale chciałbym też sobie wisek zrobić. Chciałbyś pocynkę Dangitera? To też. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ten, że jeżeli teraz bym nie zgarnął, to mógłbym ją potem kupić. Nie wiem. Ja chyba zaraz. Ja chyba zaraz będę leciał, bo chcę, żeby mi Arif dzisiaj umarła. Au, ale hejter. Nie dlatego, że hejcę Arif, ale chcę iść dalej w F7. Jak mówię, ten message odjęło, ale ja teraz wysoko z 7, więc nie wiem, jak nie wiem, że i co. Ja pierdolę. Co tam? Pojebie mnie. To wiem, tego się domyślam, ale czemu? To jest kurwa jeszcze głupsze, niż mi się wydawało. No. No dobrze. Trzeba skipnąć 3 dni. What? Co to jest za goofy jazz wymagany? Nasze ekipa jest skip na 4. What do you mean? Nie wiem. What do you mean? Nie wiem. A po pogłupich rzeczy doceniam, że można jeździć na planecie wieżelami. What do you mean? Ta, po 3 dniach Dunkiter wstał z martwych. Trzeciego dnia z martwych wstał, kurwa. Co to ma być za pomysł? Słuchaj, dodaję system zmiany czasu, więc musieli go jakoś wykorzystać. What do you mean? W czym problem? Tak, gdzie jest wieża? To ja wiem. Co to jest wieża? Ty, no, człowiek się zgubił na mapie Elden Ringu. Cześć, Lewis. Obtajny tapet. 5. Zajebie mnie. Co masz 4? 3. Ja pierdolę. Czy mi się chce ich powinienem? I to jest najgorsze. Chce ci się. No dobrze. Czas posprawdzać każdą jedną jebaną lokację, gdzie one mogą być. Czuję się striggerowany. Cześć, Marcin. Cześć. Można powiedzieć, że czujesz się schrono triggerowany? Jest. Mniej więcej. Chrono trigger? Dlatego to powiedziałem. Jestem chrono triggered. Chronicznie jesteś striggerowany, zgadzam się. Tak, są chronicznie striggerowane. Uiii. O. A co to? To ponieważ to można skoczyć trochę. Na pewno nie podniosłeś Starlight Shardów stąd. No właśnie, jest szansa, że stąd nie podniosłem trochę. W sensie stąd. Nie, podniosłem. XD. No dobrze. Pierwsza lokacja z 15. Maplink. Exquisite. Yep. To mi przypomina, robienie questline'a Salin też jest dla mnie tak kompletnie nieintuicyjne.
Kogo? Selin. A, ja go robiłem. Orso, kurwa, Selin? Selin. Whatever, Selin? Wiem, dlaczego mi się myli, bo ostatnio bardzo dużo plakatów w Błaczy widzę. Jaki to ma związek? Że u mnie kandydat dosłownie ma nazwisko Selin. A, okej. Okay. Także jak już mówiłem, what are you selling? What are you buying? Mi się kojarzy zawsze z ten Resident 4. Dog shit as fucking game. Nie jestem już takim hiterem. Mam wrażenie, że jesteś w idealnym towarzystwie, że mówi się o tym, jak dobre są rezydenty. Wiem. To to uwaga, bo... O, oczywiście. Klina z Lili i te... I Arteria Lipy to dwa największe tole, jeżeli chodzi o fioletowe przymioty. Sięgam. Aż takim hitem? Tak, a o co chodzi? Dobra, potrzebuję pojechać... Ja potrzebuję pojechać. Nie lubię rezydentów, owszem. Chciałem. Znaczy, lubię trójkę. Ja tak bym powinien pojechać. Wolę Silent Hill niż Residenty. No, ja zawsze miałem wrażenie. Znaczy, ciężko mi się wypowiadać, bo nie grałem i przez to może przesadzam. Ale dla mnie Silent Hill się wydawały takie bardziej zbyt akcyjne. Nie wiem, jak to dobrze określić. Silent Hill się wydawały zbyt akcyjne? Residenty. Okej, okay, to tak. To nie wiem, no. Ja lubię trójkę. Residenta, oryginalną trójkę. Nie lubię innych Residentów. I lubię Silent Hill 2-3, bo w jedynkę nie grałem. Jedynkę pewnie też bym lubił, ale nie grałem. O maja, cóż no. Tam daj czwarte. Chcę tylko jeden. Yep, jeszcze jeden. No, ja dlatego płaczę na remake Residenta trójki, że wycina ci jakieś jedną trzecią mapy, w które powinieneś móc zwiedzić. Jeżeli nie więcej niż jedną trzecią. Musimy zagrać w jedynkę, nie najlepiej poczekać na remake. Silent Hill'a? Jedynki? A, Boże. Czemu? O Silent Hill'a chodzi. Czemu byłem pewien, że mowa o tym? O... Resident 1 ma swój remake już. O, Golden Seed. Nigdy, da? A nie jest tak, że to pojedzie na kolejne? Remake Residenta 1? Tak. Nie zapowiedziano. Mówiłem się, że gdzieś mi mignął jakiś news. Nie no, przecież remake'ują od jedynki do czwórki są zremake'owane. Czyli pewnie mi się skojarzyło, bo plotkę widziałem. I właśnie... Otwórz nawias kwadratowy. Rumors. Zamknij nawias kwadratowy. Jeszcze czekaj. Lepszy coś na piwie. Oho. A jak to poza mnie przestanie bić? Już jest. Czekaj, że mam coś innego, które... Znaczy, mówię, dosłownie chyba na telefonie, jak odpalałem tego. Jak odpalałem przeglądarkę, to wydawało mi się, że coś się widziałem. No, nawet byś nie mógł na mnie narzekać w tej sytuacji. Napisałem ci na piwie, żebyś się tego nie odnosił, ale niech ci będzie. Nie napisałeś mi, żebym się do tego nie odnosił. Myślałem, że to jest w miarę oczywiste. Ale dobrze, będę pamiętał, żeby przeceniać twoje umiejętności czytania między wierszami. To co jest tak, to co powiedziałem jest tak... Nic nie da się z tego wywnioskować, więc... Lules. Nie marzysz, bez przesady. Ja wiem, że jesteś ostrożny, ale bez przesady. Nie marudź. Komu to mówisz? Czy ja marudzę? Nie, chodzi mi o to, że mówisz to osobie, która zawsze marudzi. Na wszystko. To prawda. Czy to jest symptom posiadania trójki z przodu?
Tak zwany kiedy z wieku średniego, owszem. Rozumiem. No dobrze, masz najlepszego samona w grze. Znaczy przesadzam, że naj, ale top 3. Istnieje Mimic Tear? No właśnie, Mimic Tear, Tish i Dungeter. Jasne, gadaj. Unix Light Shard. Ja z tego co pamiętam jest na tym na Altus. A nie wiem. Wydaje mi się, że on jest gdzieś tu. Wiem, że on jest w jakimś takim dziwnym miejscu, gdzie się z dołem zjeżdża. Chyba stąd się zaczynało? Por favor. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, zaraz pewnie będę się zbierał. Aha, no ja chyba ten, ja chyba zgadnę szardę. Okej. Okay. Zgadnę szardę, wrócę z nim do Serowica i to chyba też będzie na tyle. Nice. Przemysł? Myślałem, że więcej dzisiaj zrobię, ale ten teraz, że Sentinel mnie trochę zatrzymał, a dwa, że... Nie myślałem, że będę szedł do Linda. Więc przez to mam jeszcze kawałek tego. Kawałek. Altus. Tak, Altus do zwiedzenia. Bo w ogóle moim pierwszym pomysłem było, że pójdę sobie na Montgelmir dzisiaj, ale... No to pójdziesz kiedy? W środę? W środę, tak. A w poniedziałek... najlepsza muzyka w dziejach muzyki. Nie mów tak. Najlepsza. Nie mów tak. Ja, czy mogę to podnieść? Dziękuję, Amber Sadley. Co im przypomina, jak okropnie mi zrandomizowało tego? Bo... A, robiłeś jakieś próbne podejście? Nie, ja przecież w zeszły poniedziałek już miałem tego. A, chyba nie. Tak. Okay. Bo to było tak, że jakoś szybko skończyłem Mega Mana i przerzuciłem się na ten na Harmony of Defense. Okej. Okay. Więc generalnie jakoś moją trzecią lokacją jest Kacu też Ria. O kurwa. Tak, przeciwnicy tutaj mają mnie jakieś dwa szyki trafą. Bossów też się zrandomizował? Chyba. XDD, no dobrze. Wiem, że póki co chyba tylko jednego spotkałem. To był Living Armor? Mhm. Przy czym Living Armor jest PCZ, więc... No tak, tak. Tego nie liczę. Penis Music. To jest Penis Music. No dobrze. My, oh my, oh my. Magic Spell kończyłem. Jakby się ktoś pytał, co robi Magic Spell kończyłem. Jest broken. Zwiększa magiczne obrażenia, zmniejsza redukcję obrażeń. No tak, bo te Scorpion Charmy wszystkie tak robią. Yep. A przy okazji sobie wezmę założę jeszcze jeden talizman, bo... I tak mam wolny slot. Ale sobie nie wiem, czy nie bardziej mi się to opłaca. Talizman Maleni. Pewnie tak. Czy coś jeszcze muszę zrobić u Salowisa? Chyba nie. Znaczy, dać pod karani? Tak. Zastanawiam się, czy w ogóle chcę dawać pod karani. A nie musisz. I mean... Do jej questa? Do jej questa? Nie. O, okej. Okay. Wydaje mi się, że mogę po prostu jej nie dać podki. Wydaje mi się, że ja dawałem w swoim przejściu, dlatego myślałem, że jest obowiązkowa. Ja mam wrażenie, że mi się kurwa nie chce. Bo... Daleko nie masz. Ja wiem, tylko to nie jest kwestia, że nie chce mi się jako, że jest daleko, tylko że nie chce mi się... Bo nie pamiętam, czy to nie każe mi potem się czesić z grzechów i tak dalej. Okej. Okay. Bo tak to Rani będzie wkurwione, że daje gówno serwisa. Mówię, nie jestem pewien, czy to mi blokuje ten interakcję z nią, czy nie. Raczej nie. Raczej słynne ostatnie słowa.
Pamiętaj też, że ja ci polecałem zabić tego sprzedawcę zbroi w pierwszym no, koniec to pitek. Musiałem ten NG2 plus zabić. True. Okay. Badge. Okej, okay, Rani sobie śpi, czyli nie mogę jej podać podki, doskonale. Czy jestem w magicznym stanie, gdzie dosłownie nie jestem w stanie skończyć questa Solubisa? To jest tak zwane, ja dosłownie nie mogę, stary. Nie no, ale żarty żartami, śmieszki śmieszkami. Ja nie mogę w tej chwili tego zrobić, bo ten... Bo jak pójdę dalej z questaniem Rani, to Solubis będzie martwy. True. Co? True. Słyszałem czemu i takie. Nie, true. Dobra, czas być jebanym śmierdzącym karzułem pierdolonym. Na koniec. Jesus. Kiedyś trzeba. Czek, tu chyba było. I przysięgam, że jeszcze chwilę i naprawdę. Nie no, chuj mi w dupę. To koniec. To absolutny koniec. It's so over this. It's as over as it gets. It's bro over. Tak. Tylko niech ja to znajdę. Tu jest to. Tak, jadę po tego. Po to siłę. Ja pytam. I mean... Teraz już jest moment, w którym uznaję, że jest to względnie coś, co można mieć w tym momencie. Normalnie. I nie powiesz mi, że nie. Nie będę bił głosów tutejszych, ale tego. Ale socjówka sobie wezmę. Okej. Okay. Dostanie z botu, to tak miałbym pewnie jakieś 200 parę tysięcy don. Dostaję, jest Grail, która mi daje jakieś 90, jest drugi smok, który mi daje za... Kurwa, więcej, przecież to jeszcze jest Elfie Avatar, jest Backblade. O kurwa. Przecież tutaj można z 400 tysięcy wyciągnąć. Przeczytałem absolutnego bangera właśnie. Tak? Wchodzi się. LPL Caster Suki asked BLG Bean why he chose TP on TF in game 1 instead of Ghost. The reply she got was I forgot. I took the wrong one. Yep. Ah, that's why he's the GOAT. Co ja to spodziewałem się trochę czegoś takiego. He forgot. Dobra, usiądę tutaj, żeby smoki się mnie nie przypierdalały. Gigabin. Żeby nie ryzykować, że coś mi się tu złego stanie. Potrzebuję jeszcze jeden. Zaraz się okaże, że muszę zjeść wszystkie runy, jakie mam. Nie, no chyba nie. Ten się sobie... No bo to na pewno będzie na dwa poziomy i nie powiecie mi, że jest inaczej. Ledwo. Ale jest. To najważniejsze. To mi przypomina, że zejście do Deep od Devs to jest tak idiotycznie dużo poziomów. Bo tam masz przecież te wielkie mrowy, które sobie każdy daje numer runę. A numerka to jest 12,5. Mhm. Więc samego tego możesz sobie wyciągnąć z jakiejś... Ile tam? 70 tysięcy? Jup. Dobra, z nimi się nie chcę używać. Bo one są trochę zbyt tankowate. Tak długo jak nie stanąco mnie zabiję, to nie będzie źle. A zdarzało mi się. Czy to coś jest? Nie. To jest chyba medalion, right? Tak, medalion prawy. Tak jakby ktoś chciał ominąć cały tunel do Altus. Nie wiem czemu ktoś miałby chcieć, ale...
czy ja spadłem źle jak zwykle? Chyba tak. A nie, tu się zapykało, nieważne. Hop. Teraz uwaga na duże szczelaski. A propos. Nie mu dodaję jeszcze. 1000. Decent. O Jezu. To brało. Nie powiem. 1000 obrażeń uznaję już za całkiem sensowne obrażenia. True. I to był chyba jeszcze duży szczelasa. Nie, to nie było dużego szczelasa. Nieważne. A Dragon Sales Heal. Doskonale. Daj mi go. To, że redukcja obrażeń mi jeszcze bardziej wpada, będzie mi jakoś przeszkadzać? Na. Nie, nie będzie. Na. Nie będzie przeszkadzać, jeżeli wszystko dookoła nie żyje? Niezaprzeczalnie. Muszę dać ten tylko, czy mogę coś cięższego teraz nosić dzięki temu? Nie, nie bardzo. Jakiś hełm mogę założyć, ale... Jebanego skiny. Hatfo. No dobra. To w takim razie na dzisiaj było na tyle. W poniedziałek wracamy do tej lokacji z najlepszą muzyką. A w środę Elden Ring. Także dzięki wam za przybycie. Trzymajcie, po. Cześć.